Pilkę. Grzywka. Czas na przerwę minął, wznawiam obrady. Pan przewodniczący Parda, proszę kontynuować zadawanie pytań. Aha, szanowni państwo, tylko jedna prośba organizacyjna, żeby raczej wyciszać telefony, ponieważ mamy sygnał od obsługi technicznej, że wibracje w telefonach, które są na wibracje nastawione, nam tutaj systemy nagłośnienia zakłócają. Proszę, panie przewodniczący. Panie ministrze, to może zaczniemy od departamentów, które pan nadzorował i ich dyrektorów i zastępców. Ja bym chciał, żeby pan wymienił, ja sobie po prostu tak odnotuję, na przestrzeni tego okresu, kiedy był pan wiceministrem. Czy oni się zmieniali, to były stałe osoby przez ten czas? Przepraszam, Departament Kontroli Skarbowej i Departament Administracji Podatkowej, tak? Dobrze zrozumiałem? Znaczy wszystkie, jakie były nadzorowane przez pana. A wszystkie? Tak, tak. Zmieniali się. To może zaczniemy od tego, jakie były te departamenty i czy one się zmieniały, też nazwy ich w czasie. To tak, to już wspominałem na początku. Nazywałem Departament Kontroli Skarbowej, Departament Administracji Podatkowej, Departament, tak zwany Departament Wywiadu Skarbowego oraz Generalny Inspektorat Informacji Finansowej w randze departamentu oraz Departament Przeciwdziałania, tu mogę pomylić nazwę, bo ona jest długa, ale chodzi o Departament Przeciwdziałania Oszustwom na Szkodę Unii Europejskiej, przeciwdziałania na szkodę Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. Tak jak mówiłem, to jest polski odpowiednik unijnej instytucji OLAF służący do badania prawidłowości wydawania tych środków. Głównie na rozliczeniach dotacji unijnych, czy zostały wydane prawidłowo z przepisami unijnymi i polskimi. I jak pan dobierał tych dyrektorów? Oni zostali wszyscy zmienieni w momencie objęcia stanowiska, czy to... A przepraszam, jeszcze na początku, ale to przez krótko, nie wiem, to może kilka miesięcy. Nadzorowałem też Departament Informatyki. I... Ten departament zajmował się analizą... Dyrektorzy się zmieniali, natomiast tam były różne przyczyny. Części dyrektorów dziękowałem za współpracę. Niektórzy odchodzili, dziękowali za współpracę, bo zmieniali pracę najczęściej na sektor prywatny. Dotyczy to informatyki i pana dyrektora od środków unijnych, który w jakiejś kancelarii później pracował. Odchodzili także sami wicedyrektorzy. Też nie dlatego, że byli o to proszeni, tylko że znajdowali sobie inną pracę. Więc tutaj nie było jakiejś takiej jednej linii, że trzeba, że wszystkim dziękujemy. I tych dyrektorów nowych potem skąd pan brał, jakby z jakiego polecenia, kogo polecenia? Czy to były osoby panu znane wcześniej? Znaczy początek powiem uczciwie był taki, że ja miałem niewielką wiedzę o kadrach ministerstwa. Bardziej tam jeszcze pracując w Narodowym Banku Polskim, to miałem taki większy komfort, bo współpracowaliśmy ściśle jako nadzór bankowy z kontrolą skarbową. Także przy procesie na przykład tworzenia ustawy o praniu pieniędzy, która tam weszła w życie w 2000 roku, jeśli dobrze pamiętam, to także tu jakieś miałem wiedzę i w pierwszym ruchu skorzystałem na przykład przy administracji podatkowej, skorzystałem z usług byłego dyrektora departamentu, którego, podkreślam, nie znałem wcześniej, ale w branży cieszył się dobrą opinią i że wcześniej
zbyt pochopnie być może zrezygnowano z jego usług. Więc on wrócił w Departamencie Kontroli Skarbowej, wrócił wieloletni wicedyrektor tego departamentu, pan Jan Deliś, którego znałem od połowy lat 90. Miałem o nim znakomitą opinię. Więc on był wtedy na okresie wypowiedzenia, w ogóle rezygnował, ministerstwo w ogóle rezygnowało wtedy z jego usług. W ostatniej chwili ten proces został wstrzymany i powierzono mu obowiązki dyrektora. W wywiadzie skarbowym dokonano wymiany, tak jak mówię, w tamtych nie. Ten departament informatyzacji przeszedł pod nadzór innego z wiceministrów. Czy to był departament, który zajmował się po prostu informatyką wewnątrz ministerstwa? Tak. Bo trzeba pamiętać, że to dosyć istotny departament, bo są bardzo duże, skomplikowane Ministerstwa Finansów, te systemy, więc to jest dosyć istotny departament, żeby zapewnić raz bieżące, sprawne funkcjonowanie, a także rozwój tych systemów. To także zabrano i ten dyrektor bodajże sam tam później odszedł. Tu nie pamiętam szczegółów i tak samo ze środków unijnych, kiedy to tam po rezygnacji, nie pamiętam już nazwiska pana dyrektora, nie było planów jego wymiany, przyszła wtedy do nas pani Agnieszka Królikowska, wymieniona już dzisiaj, która jak odszedłem z ministerstwa, z kolei mnie zastąpiła na stanowisku podsekretarza stanu. I teraz w tym Departamencie Informatyki tworzono też narzędzia do analiz podatkowych, czy to bardziej obsługa taka właśnie ministerstwa? W tym Departamencie Technicznym. Tym informatycznym. No informatycznym. Nie wiem właśnie, czy to był techniczny, taki bardziej... Jedno i drugie, tak? Bo z jednej strony to takie typowe, powiedzmy, back office czy help desk, do bieżącej obsługi, ale także tworzenie nowych narzędzi, na przykład no to takie powszechnie dostępne dla każdego obywatela, na przykład e-podatki, możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną. Tak? Do tego dochodzi taki program duży, wykonany absolutnie siłami tylko Ministerstwa Fiscalis, który tam funkcjonuje zresztą do dziś i jest częścią Eurofisu. No, także tak jak mówię, jedno i drugie. Czy tamte narzędzia do kontroli podatników też powstawały w tym departamencie? Powstawały. Takie wspierające jakby tu urzędy. Powstawały też takie proste narzędzia, wie pan, w WUKS-ach niektórych, gdzie, bo w tych urzędach było zawsze kilku informatyków, tak? I oni potrafili stworzyć też takie, no mówię, najprostsze wspomagające programy także sami. No z tych takich dużych, wspierających cały aparat i zarówno kontrolny, jak i administracyjny, to te takie dwie, mogę nie pamiętać, to wyrazy ubolewania dla kolegów z departamentu, jeśli nie pamiętam jakiejś nazwy jakiegoś programu. Natomiast to było dobre wsparcie. Czyli potem rozumiem, że ta współpraca, pomimo że ten departament już nie podlegał panu, była przez jakby cały okres i na bieżąco informowaliście ten departament o potrzebie tworzenia nowych narzędzi do wyłapywania przestępców. Ja pamiętam to tak, że współpraca z tym departamentem, nawet jak była nadzorowana zupełnie przez kogoś innego, to była dosyć taka, no, koleżeńska i nie było, nigdy nie miałem wrażenia, że jest jakaś niechęć współpracy. Przeciwnie, ja pamiętam długie dyskusje przy tym, przy podatkach, zwłaszcza przy tym w systemie już jakby wdrożenia eksploatacyjnego. Zwracali uwagę na pewne ryzyka związane z tym, ale nie to, że
że tego nie zrobią, czy nie chcą zrobić, przeciwnie, tylko nawet tak koleżeńsko, że czy przemyśleliśmy jeszcze taki moduł, że oni to mogą to zrobić. Czy wtedy rozumiem, że pan jako osoba odpowiedzialna wyznaczał, czy tam typował mierniki potem skuteczności kontroli przeprowadzanych i wypłacania z tego tytułu nagród pracownikom, czy to była osobna osoba, która się tym zajmowała? Znaczy, z tego, co ja pamiętam, były wydawane rokrocznie takie wytyczne, tak, dla urzędów kontroli skarbowej, gdzie tam wskazywano wrażliwe obszary i w tych wytycznych tam się pojawia właśnie VAT ze wskazaniem na asortyment, który wydaje się w tym okresie szczególnie wrażliwy, co oczywiście w żaden sposób nie zamykało drogi do zajmowania się VAT-em w innych obszarach. To tylko tak jak mówię, takie wskazówki i od tego były tam, ja w tej chwili sobie tych tabelek przeliczeniowych już nie przypomnę. No tam elementy, tam skuteczność typowania, skuteczność egzekucji, wyniki, tam kilka elementów składowych ocenianych oddzielnie dawało końcową kwotę. Czy zwracał się pan do ministrów sprawiedliwości w sprawie przestępczości z dziedziny karno-skarbowej? Ja pamiętam, że na pewno było takie pismo do pana ministra Seremeta, ale on nie był ministrem sprawiedliwości, bo to już było po rozdzieleniu funkcji. Pamiętam te spotkania, pamiętam te spotkania z panem Gowinem, czy była jakaś korespondencja, na pewno była korespondencja w sprawie projektów ustaw, nowelizacji ustaw w ramach tak zwanych konsultacji międzyresortowych, to na pewno. I to pamiętam też taka była nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, to tam były nawet spotkania z przedstawicielami ministerstwa, przyjeżdżali do nas. To pamiętam na pewno. To co mi teraz przychodzi do głowy. Czyli jakby takiej współpracy, czy może informowania stałego ministra sprawiedliwości, czy raportowania, dostarczania mu analiz i o potrzebie zmian prawa nie było na bieżąco to prowadzonej. Znaczy, ja nie twierdzę, znaczy, że takiej inicjatywy jakby z pana strony. Ja nie twierdzę, że nie było. Ja mogę niektórych faktów nie pamiętać, albo mogę też nie do końca rozumieć zakres pytania. Należy też pamiętać, że często ministerstwa w sprawach takich czysto technicznych, informacyjnych korespondują także niżej na poziomie dyrektorów departamentu. To jest już taka techniczna korespondencja, o której mogłem nawet nie wiedzieć, że wysyłali im jakieś analizy, zestawienia. No, raczej tak, myślę, że wysyłali. Znaczy, nie kojarzę w tej chwili i nie jestem w stanie przywołać jakiegoś konkretnego przykładu, tylko pamiętając mniej więcej procedurę, standardy pracy i pewne takie know-howy, jak to tam funkcjonuje na bieżąco ministerstwo, w takiej bieżącej pracy, już pomijając jakieś wspólne duże projekty. Czy była jakaś komórka, czy osoba odpowiedzialna za śledzenie zmian prawnych w zakresie ścigania przestępstw skarbowych w innych krajach Unii Europejskiej? Ten monitoring prawa i przepisów tworzonych. Monitorowali, tylko wie pan co, to jest dobre pytanie, bo ja nie odtworzę sobie, w jakim departamencie i kto śledził i też dostawaliśmy taką informację również zewnętrzną. Jeśli dobrze pamiętam, wydaje mi się, że przychodziły również z zewnątrz takie notyfikacje o jakichś istotnych zmianach. Tak, ale taka wiedza docierała. Tak.
Dlaczego tak późno powstała ta komórka współpracująca z różnymi ministrami i prokuraturą, bo to dopiero 2014 rok? Dlaczego nie udało się wcześniej zorganizować takiej grupy, która ma za zadanie rozprasować wyłudzenia VAT-owskie? Ale ja nie zgadzam się z tezą zawartą w pańskim pytaniu, że późno. Znaczy, to okej, ja dokończę pytanie, może wtedy jeszcze. Znaczy, Czechy pewno... wprowadziły, znaczy inaczej, w 2012 roku miały już wzrost z tytułu VAT-u o 10%, w związku z tym właśnie, że skarbówka, policja, prokuratura współpracowały, czyli już musiały decyzję zapaść w VAT prawdopodobnie w 2011 roku. Czyli stąd moje też pytanie o tą wiedzę w zakresie prawa czy przepisów albo sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej. Pan powiedział, że mieliście takie informacje, raporty, co znaczy, że wiedzieliście też, jak wygląda sytuacja w Czechach, tym bardziej, że graniczymy z Czechami i na pewno to były wspólne problemy między naszymi branżami. Panie pośle, do tego konkretnego przykładu czeskiego nawet jakbym chciał, nie jestem się w stanie odnieść. Mówiłem, że co do zasady, że taka informacja się pojawiała. Natomiast, że dlaczego tak późno, to teraz, że to teza, poza tym nie wydaje mi się, że te sprawy, jeśli chodzi o współpracę z policją i prokuraturą, pomijając te przypadki, o których mówiłem, i pewne tam zahamowania, o których mówiłem przed przerwą, nie było złe. Niech pan pamięta, że to, co się nazywa w teorii... No to po co wtedy powstała ta grupa w 2014 roku? To się tam w teorii zarządzania korporacjami nazywa taką teorią silosów, że każdy departament, w tym przypadku instytucja, żyje w swoim jakimś świecie zewnętrznym. To nie jest, że to wynika ze złej woli, tylko to jest lata praktyki, przyzwyczajenie i tak dalej. No i zmienienie pewnych standardów pracy po obu stronach, po wszystkich stronach. No wymaga jednak trochę dobrej woli, zaangażowania. Czyli był opór, rozumiem, i trochę tak. Czasu. I tak jak mówię, to współpraca z prokuraturą na tym szczeblu kierowniczym była dobra, z czasem co jeszcze lepsze, bo to zaczęło przynosić konkretne efekty w konkretnych postępowaniach, tak? W konkretnych postępowaniach, w konkretnych sprawach. Czyli na początku rozumiem, że były osoby przeciwne, kierownictwo było przeciwne temu, żeby taką współpracę podejmować, bo ona była wystarczająco dobra. Panie pośle, nie było przeciwne, wręcz przeciwnie, bo jakby było przeciwne, to nic by z tego nie było. No ale mówił pan, że nie byli przekonani do takiej współpracy, bo to jakieś tam utarte ścieżki i w ogóle... Panie pośle, ja mówię o sytuacji normalnej występującej zawsze i wszędzie. Są ludzie przyzwyczajeni do jakiegoś swojego rytmu pracy, standardów, jak to się robi, kolejność działań w tej sprawie, no taka rutyna urzędnicza. I to nie znaczy, broń Boże, nie znaczy, że oni są przeciw. Oni często są nawet za, tylko trzeba im te nowe standardy pokazać, wytłumaczyć, po co zmieniamy to, co się jest utarte, że może ten nowy tryb będzie sprawniejszy, szybszy, i oni się na to przestawiają, tylko to nie zajmuje dwóch dni, tak? No to tylko ten czas niestety płynie. Mi się wydaje, że... To jak nie dwa dni, to ile to zajmuje w takim razie? No ten zespół, ja przyszedłem w końcu listopada, no pierwszy zespół taki zachęcający, czy tam wymuszający współpracę, powstał już w maju następnego roku, więc to nie wydaje którego? Mi się... Wtedy, którego roku? Słucham? Którego roku? No przyszedłem w 2007, w końcu listopada. Zespół został utworzony w 2008 roku w maju. Więc to chyba nie jest takie duże opóźnienie. No, zawsze możemy... No tak, ale to nie był taki zespół, to nie był taki zespół jak w 2014 roku. Dlaczego tak późno? No. Znaczy, ja mówię o tym w 2014 roku, który powstał, ten taki szeroki, duży mówimy zespół. Mówimy o AFU, co ustaliliśmy w pierwszym pytaniu pana przewodniczącego. Ale ja mam swoje pytania i ja mówię rozumiem, o tym zespole. Tylko odwołuję się, że to jest o ten zespół, o to AFU. Rozmawiamy o tym zespole. To był ten pierwszy. Te kontakty z prokuratorą tam w Wojtowie zaczęły się w 10, 11. To pan przewodniczący może nam tu pomóc, bo tam ma to zestawienie tych spotkań. To było mniej więcej wtedy.
I najpierw spowodowano taką grupę roboczą, a później jakoś na początku 14 to nabrało charakteru jeszcze bardziej sformalizowanego, to się nazywało wtedy zespół ekspercki bodajże. Mhm. Czyli chodzi mi o ten 2014 rok. Współpraca zaczęła się, rozumiem, już w 2011-2012 z prokuraturą, ale nie było to sformalizowane i wymagało kilku lat, żeby tak naprawdę była to dużo większa i szersza współpraca. Nie, panie pośle, nie. Współpraca była zawsze, gdzieniegdzie lepsza, gdzieniegdzie gorsza. Chodzi mi o takie systemowe rozwiązanie. Zdarzało się, że prokuratorzy odmawiali, ale to nie jest tak, że nie było w tej współpracy. Ja mówimy o tym, na co są, nie o bieżącej współpracy miejscowego dyrektora Urzędu Skarbowego z miejscową prokuraturą. Pytał pan o takie większe sformalizowanie współpracy. To ja opowiadam. Co w żaden sposób nie wyklucza, że ta współpraca była, tylko jak mówię, była mniej lub bardziej aktywna. Stosowano tam różne tryby komunikacji. Myśmy to jakoś ustandaryzowali i dzięki wsparciu kierownictwa prokuratury, wsparciu działań dyrektorów, uzyskało się naprawdę tam delegowanie odpowiednich osób, wskazanie osób, które do przeszkolenia, bo też często nie, pamiętać trzeba, że to nie wynika ze złej woli, no, tylko że na przykład prokuratorzy mają małe doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych tych przestępstw VAT-owskich, tak? No to nie można go za to potępiać, tylko należy go przeszkolić, żeby on rozumiał te mechanizmy, wiedział, jakie przepisy są do zastosowania i tak dalej. I tak jak mówię, tych osób wyszkolono najpierw na podstawie tych porozumienia swoich towarzyszy 600 i drugie tyle przez szkołę, Krajową Szkołę Prokuratury i Sądownictwa. I to wydaje mi się, że te szkolenia, ten moduł w szkoleniach prokuratorów i sędziów funkcjonuje do dziś z taką tylko różnicą, że wtedy to pracownicy ministerstwa robili w gratisie i pobierali za to wynagrodzenie, ale to jest nieistotny element. A w takim razie, kiedy się pojawił sam pomysł, inicjatywa powołania tej dużej grupy w 2014 roku, ile ona musiała dojrzewać, żeby się po kolei te służby przekonywały do tego pomysłu? Panie pośle, dlaczego pan przywołuje, bo ustawia pan tezę, że było tak długo aż do 2014 roku. To jest nieprawda. Pan mówi, że była ta współpraca. Nie. Ona cały czas funkcjonowała, ale jednak potem została sformalizowana. Dlaczego pan nie nazywa tego grupa ekspercka, która się składała dokładnie z tych samych osób, tylko że nazywała się grupa ekspercka, a odwołuje się pan już czwarty raz do nazwy ekspert, i żeby postawić tezę, że dlaczego dopiero w 14, nie w 14, tylko w 10, tak? Od 10. I tylko, że się nazwa zmieniała i formalizowana. Natomiast współpraca UKS-ów, izb, prokuratury i CBS-u zaczęła się zdecydowanie wcześniej. Apeluję do Wysokiej Komisji, żeby się nie przywiązywała do zmiany nazewnictwa po drodze, bo to były dokładnie te same osoby, te same. No ale słyszeliśmy z poprzednich świadków informacje o tym, że problem był ze współpracą, bo zawsze te informacje musiały przechodzić do góry, do pana ministra, od ministra do innego ministra i dopiero w dół. Czyli bardzo długa ścieżka, co też utrudniało pracę wszystkim służbom. Czyli ta współpraca była, ale bardzo trudna między wami. Wydłużała ten okres. Nie mogliście tak szybko reagować. Ani policja, ani CBS, ani wy. No bo nie było tego przepływu informacji. To CBŚP nie miał dostępu, bo była tajemnica skarbowa. W każdym działaniu, panie pośle. Musieli zakładać jakieś bypassy i obejścia robić, żeby mieć dostęp do informacji. Więc to była słaba współpraca. No. Każda współpraca, jeśli ma być efektywna, to im droga obiegu informacji jest krótsza, tym poza dyskusją lepiej. Kwestia decyzyjności, tak? No, na przykład jaki fajny efekt przyniosło, no, najprostszy przykład, od pewnego odformalizowania procedur dało zwykłe
odmiejscowienie UKS-ów. UKS mógł wnioskować o kontrolę na obszarze całego kraju, nie był tylko ograniczony do swojego województwa, co na przykład zaskutkowało po okresie próbnym, jak to będzie funkcjonowało, w ogóle podzieleniu województwa mazowieckiego na takie obszary podlegające pod UKS sąsiedniego województwa. Bo znając skalę ilość firm, skalę zjawiska, żeby UKS w Warszawie mógł się koncentrować na Warszawie i najbliższym tak zwanym obwarzanku, na tych gminach sąsiednich. Natomiast te mniejsze miejscowości zostały jakby delegowane pod nadzór, tak jak mówię, UKS-u sąsiedniego województwa. W kwestii technicznej, co w żaden sposób, przypominam, nawet to odmiejscowienie w żaden sposób nie ograniczało możliwości właściwego terytorialnie dyrektora do wszczęcia kontroli czy postępowania. To nie ograniczało jego, to miało być taki element wsparcia, bo być może UKS sąsiedniego województwa ma dużo już i pełną wiedzę na temat jakiegoś podmiotu, który formalnie jest tam zarejestrowany, a działalność prowadzi u nich. To taki przykład, jak pamiętam, to często przywoływany, dużych tartaków pod Rzeszowem zarejestrowanych w Warszawie, tak? I kto jest właściwy. Tak? I pamiętam, że ten przykład był tam w dyskusjach podawany. Ale to tylko taki przykład. Tak? Dobrze, proszę mi powiedzieć, czym były kontrole koordynowane? Na czym to polegało? To jest mi trudno odpowiedzieć, bo wydawało mi się, że słowo koordynacja nie budzi szczególnego niepokoju. To tym bardziej będzie panu łatwiej wyjaśnić. Ale o co konkretnie pan pyta? Czym to było? Jak one funkcjonowały, jak one pracowały, z czego się składały, jakie zadania? Rozmawiamy o tym już od kilku godzin. No to jest współpraca departamentów i instytucji u urzędów w poszczególnych województwach, często przy współpracy międzynarodowej, czyli wymianie informacji z partnerami z Czech, Niemiec, Holandii, cokolwiek. Kiedy one zaczęły funkcjonować? No, tak jak mówię, taka pierwsza duża, bardzo duża, z dobrymi efektami, która nawet sceptyków przekonało, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, to był 2009 rok i to dotyczyło podmiotów zajmujących się handlem złomem. To z tego, co ja pamiętam, taka za mojej kadencji, pierwsza taka duża międzynarodowa. Proszę mi powiedzieć w takim razie jeszcze, jakie były mierniki efektywności stosowane w nadzorowaniu organów skarbowych? Wymieniałem te mierniki już kilkakrotnie, to nie zmieniło się nic. Proszę mi powiedzieć teraz tak, czy raport EY trafił również do pana odnośnie sytuacji w branży stalowej w 2012 roku? Przepraszam, druga część pytania, bo nie dosłyszałem. Raport EY, firmy, która sporządziła go dla branży stalowej, o sytuacji odnośnie wyłudzeń prętów stalowych, trafił też do pana? Wydaje mi się, że tak. Nie potrafię może wskazać dokładnie okresu, natomiast jeśli chodzi o branżę stalową, to myśmy mieli bardzo bliską współpracę z Polską Izbą Producentów i Handlu Stali
dotyczyło to właśnie tych rosnącego importu sprętów stalowych z Huty na Łotwie. I oni zaobserwowali tutaj duży problem i dosyć szybko nas o tym poinformowano, czy raport EY pojawił się w tamtym okresie, czy tam kilka tygodni później, to nie uzmysłowię sobie. Natomiast myśmy od nich bezpośrednio już mieli tę wiedzę i tam podjęto skoordynowane działania. I to trzeba pamiętać, to jest tam rok 2010-2011, trwa straszny boom inwestycyjny wtedy przed euro i zapotrzebowanie na te pręty jest gigantyczne. I w zasadzie cała produkcja tej huty na Łotwie to trafiała do Polski, co było konkurencją raz dla polskich hut, a dwa, duża część jednak była przyjmowana przez oszustów i wykorzystywana do przestępstw VAT-owskich. Ale ten problem został dosyć szybko ukrócony i ja pochwalę się, że mam taki ogromny, ozdobny dyplom z podpisami prezesów wszystkich hut stali w Polsce, wszystkich, jakie istnieją, taki, że dziękujemy za podjęte skuteczne i szybkie działania, oczywiście do wglądu komisji. Czy na spotkaniu z tymi przedstawicielami hut w ministerstwie też pan był obecny? Przynajmniej na dwóch. Bo wiem, że tam się później spotykali już na poziomie takim bardziej roboczym o mechanizmach. Mhm. Natomiast tak, na pewno byłem, jak oficjalnie przyszli zgłosić, że jest problem i on dosyć szybko narasta i że oni z różnych względów proszę, żeby mogli konkurować na uczciwych warunkach, bo te pręty z Łotwy bez VAT-u to jednak taniej, zważywszy na skalę zapotrzebowania na pręty w owym czasie, no to zjawisko robiło się naprawdę dla nich także ze względów ekonomicznych niepokojące. Tak? Czy urzędnicy podlegli panu byli zamieszani w obracanie fikcyjnymi fakturami albo też może nielegalnym obrotem towarami akcyzowymi? Kto zamieszany? Urzędnicy podlegli panu, czy pod czy moi pod urzędnicy tak, tak. byli podlegli zamieszani w czy zamieszani w fałszowanie faktur, albo też obrót towarami akcyzowymi bez akcyzy? Pracownicy ministerstwa? Nie tylko, znaczy podlegli wszyscy, urzędów, tak? Z urzędów. Jaka to była skala, jeżeli była? Znaczy, uczciwie mówiąc, to kilka osób za mojej kadencji z pracowników szeroko rozumianego aparatu skarbowego zostało zatrzymanych. Nie było jakieś strasznie duże zjawisko, natomiast pamiętając, że to jest tam w sumie tam prawie 50 tysięcy osób, to wydaje mi się kilka osób, to jest taki dosyć niski odsetek, ale to jest ciekawostka taka, bo ja kiedyś spotkałem pana Mariusza Kamińskiego, on był wtedy szefem CBA na jakiejś konferencji w hotelu Victoria, też posiada restaurację. Rozmawialiśmy, ja prosiłem pana Kamińskiego, żebyśmy przemyśleli jakąś akcję taką, może nie tyle nagonki na tych pracowników, co taką może uświadamiająco kontrolną, żeby dać mi jakiś większy komfort, że jakaś skala jakiejś korupcji czy udziału w zorganizowanych grupach przestępczych zostanie wypleniona albo ograniczona do jakiegoś absolutnego promilu. No niestety tu się nawet trochę zdziwiłem, powiem szczerze, bo pan Mariusz Kamiński odmówił. Nie chciał nawet podjąć rozmów o czymś, co parę miesięcy później zostało nazwane zupełnie przy innej okazji tarczą antykorupcyjną. Może przytoczę kawałek, fragment artykułu prasowego.
Patrol drogówki zatrzymał koło Krakowa samochód osobowy. Policjantów zainteresowała zawartość bagażnika. 50 butelek wysokoprocentowej cytrynówki niewiadomego pochodzenia bez banderol. Okazało się, że samochodem podróżuje naczelniczka Zakopiańskiego Urzędu Skarbowego, jej zastępczyni i główna księgowa. Wiozły zapasy na raut z okazji 30-lecia reaktywacji izb i urzędów skarbowych organizowane przez departamenty podległe panu. Pan sam pełnił honory gospodarza. Czy to była normalna praktyka, że alkohol, który był zatrzymany, potem był wypijany? No bo rozumiem, że to pochodziło z przestępstwa. Ja pamiętam tę sprawę. Ona nie jest tak bardzo prosta, jak ją pan przedstawia. Zdaje się, że to już było parę lat temu, ładnych parę lat temu. A jaki jest wyrok w tej sprawie? No jak przestępstwo, to wyrok. Jest jakiś wyrok, panie pośle? Ja się pytam, czy to była normalna, mi się wydaje, że nie. Normalna praktyka, że pracownicy... Ja nie wiem. Przepraszam, bo to ja już z panem mecenasem już ustalaliśmy, że praktyką będzie, że komisja zadaje pytania, a świadek odpowiada, a nie na odwrót. Nie wiem, czy jest wyrok w tej... Jeżeli oczywiście pytanie ma związek z przedmiotem tego przesłuchania. No, oczywiście, to... można wniosek złożyć o uchylenie pytania. Jeżeli pan poseł się upiera, to ja będę zmuszony złożyć wniosek w takim razie uchylenie takiego pytania. Znaczy, ja może wyjaśnię. No. To ja odrzucam ten wniosek, natomiast, że była jasność i też tytułem wyjaśnienia, taką przyjęliśmy zasadę już raz w obradach, że czasem no jeden, dwa, powiedzmy góra trzy pytania, bo poseł też może chcieć zbudować pewien wywód, no, który nie od pierwszego pytania, jego związek z sprawą jest oczywisty, natomiast później ten związek będzie widać. Natomiast jeżeli no już taka sekwencja jest dłuższa, jeżeli trwa, jeżeli ten związek jest, no, nie pojawia się, no to wtedy uchylam takie pytanie. Znaczy tutaj nie ma potrzeby, bo to jest... Pan przewodniczący uchylił, rozumiem, tak? Znaczy, nie, odrzuciłem wniosek o uchylenie. Ja tylko chciałem się odwołać w takim razie do pełnego składu komisji. Ja to zanim może to nastąpi, ja może powiem, znaczy bo dla mnie jest oczywistą kwestią, że komisja zajmuje się VAT-em, ale i akcyzą. Z tego co wiem, alkohol to też akcyza. I mamy jeszcze VAT dodatkowo. Mamy do czynienia z alkoholem, który nie miał na sobie banderol, czyli prawdopodobnie nie został odprowadzona ani akcyza, ani VAT od tych butelek, więc to ma istotny wpływ i to nie ma tutaj jakby sensu rozstrzygać tego komisja. Znaczy świadek ma prawo i pełnomocnik prawo złożyć taki wniosek, więc ponieważ się odwołał, to już bez przeciągania głosujemy. Kto jest za uchyleniem pytania? Kto jest za? Nie widzę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że komisja odrzuciła wniosek o uchylenie pytania. Proszę kontynuować, panie pośle. Więc ja nawet się cieszę, bo to może sprawa nie jest taka oczywista. Została zatrzymana przez policję, z tego co pamiętam. W wyroku po latach nie ma. Natomiast trzeba pamiętać, że pani naczelnik, ówczesna naczelnik Urzędu Skarbowego, nie pochodziła z Zakopanego i nie miała tam żadnych związków rodzinnych i miała za to opinię, nie chcę się wyrażać, ale twardą opinię u miejscowych przedsiębiorców. Ty twardą, co to znaczy, że... Zasłynęła, jeśli wolno anegdotkę, jak licytowali zajęty samochód luksusowy na aukcji. Samochód ten został zlicytowany przez córkę. I został zajęty natychmiast drugi raz na potrzeb zobowiązań córki. Nie wyjechał nawet z placu. Nie drżą chyba nawet. Więc miała naprawdę taką opinię. Dlatego ta historia... To musiał pan być zszokowany, że to jest impreza, na której pan będzie takim ważnym gościem, a... Nie wiem, wie pan... Czy to było jednak normalną praktyką? Nie był pan zszokowany. Wie pan, to jest impreza na parę tysięcy ludzi, także to ja nie wiem, czy to takie... A, 50 ja nigdy butelek. Nie byłem, także nie wiem. Tak. No ale to tyle mniej więcej sobie liczą.
Rozumiem. Czy w takim razie sprawdził pan od razu albo wszczął może akcję sprawdzania bagażników innych pracowników urzędów skarbowych, czy czasem też nie przywieźli swojej cytrynówki? Nie, no panie pośle, no jaki to ma związek? No ma związek z tym, że jeżeli służby skarbowe, które miały tutaj dbać o to, żeby podatek akcyzowy i VAT był odprowadzony należycie, wykorzystywały z przestępstwa tak naprawdę prawdopodobnie albo z niewiadomego źródła alkohol wysokoprocentowy, no to jest to... Panie pośle. To jest normalne w takim razie? Panie pośle. Już opowiadałem. Pan teraz mnie przeraził, bo impreza była na kilka tysięcy osób, no i tak się zastanawiam w takim razie, ile tam musiało być tego alkoholu. Panie pośle, ja już opowiadałem, że próbowałem usystematyzować współpracę na temat osłony antykorupcyjnej i pan minister Kamiński odmówił. To jest dosyć istotne. I tyle. Dziękuję. A później? Kolejni? Następcy. Co do współpracy z panem Wojtynikiem, nie mam żadnych zastrzeżeń. Może nie miałbym też i zastrzeżeń do pracy z panem ministrem Kamińskim, tylko że to był niedługo i rozmawiałem z nim tylko raz. A czy później pan też, trudno mi się próbował odnieść. Faktem jest, że odmówił. Dobrze, a czy kolejny szef odmówił też tej systematyzacji pracy, czy ochrony współpracy pracowników? Nie. Nie odmówił. Słucham? Mówi pan, że Mariusz Kamiński odmówił tutaj współpracy. A czy jego następca też odmówił współpracy? Jego zastępca. Następca. Następca. Miał to, zdaje się, określone poleceniem swoich przełożonych, że ma to robić. Więc nie musieliśmy już w żaden sposób współpracować, to znaczy rozmawiać o współpracy, skoro on miał to w zakresie swoich obowiązków. To czemu ci sami przełożeni tamtemu szefowi tego też nie wyznaczyli do obowiązków? Ja nie wiem, tarcza powstała trochę później, po jakichś niedobrych tych. I to nie jest przede wszystkim pytanie do mnie, panie pośle. Skupmy się na VAT-cie, tak? I jak długo będziemy jeszcze walczyć, czy kontrolowałem bagażniki moich pracowników? Nie, przyznaję, nie kontrolowałem. Rozumiem, czyli mając te służby w tym dniu, no, nie zszokowała pana tak bardzo ta informacja, żeby wszcząć kontrolę jednak, a mieliście na miejscu duży zespół pracowników. Ja przepraszam bardzo, ale no, tak jak wczoraj, mam prośbę o zadawanie konkretnych pytań, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, a nie w wypowiadaniu stwierdzeń. Dziękuję bardzo. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, dlaczego krakowski UKS w 2008 roku niespodziewanie anulował domiar podatkowy dla rafinerii Trzebinia, opiewająca na 900 milionów złotych? To jest pytanie, zdaje się, do organu, który wydał taką decyzję. No ten organ podlegał też panu, a myślę, że taka kwota to jednak chyba też ta informacja zwrotna musiała być. Znaczy, czy nie było? Informacja zwrotna polegała na tym, że zrobił się szum medialny na temat tej Trzebini i została przez Ministerstwo Finansów wydana taka biała księga. Historia działań organów skarbowych i służb celnych w stosunku do Trzebini. Polecam lekturę. Trzebinia miała pewne kłopoty finansowe, to prawda. Takie jakieś bardzo, bardzo dochodowe to nie było. No, należy podkreślić, że to spółka w całości Skarbu Państwa. I jakoś rok pod... W którym to było roku? Pod koniec lat 90. Czy to z pana polecenia zostały umorzone te... Nie, proszę pana, jak pan podatkowy pyta, to niech mi pan pozwoli opowiedzieć, o co chodzi z Trzebinią. I tam został wprowadzony... Tam był taki problem, że olej napędowy był inaczej opodatkowany niż opałowy. I takie przestępstwa na zamianie tym się zdarzały. I o to przestępstwo został na masową skalę oskarżony ówczesny prezes Trzebini.
Został uniewinniony po latach. Trzebinia zabezpieczyła sobie komplet dokumentów, które potwierdzały zawczasu, że to, co robią, jest prawidłowe. Mieli z urzędów skarbowych, z izb celnych, z Polskiego Komitetu Normalizacji i kogoś tam jeszcze, że ich rozumowanie jest prawidłowe. Po paru latach zgłosiła się prokuratura do izby albo do Urzędu Kontroli Skarbowej, chyba do UKS-u, tak, raczej do UKS-u, z takim zapytaniem. Czy jeśli by przyjąć takie założenia, i tu prokuratura wymienia kilka założeń, to straty Trzebini wyniosłyby 900 milionów złotych. Na co UKS odpowiedział, tak, jeśli by przyjąć te założenia, to tak, ale założenia są błędne i wymieniono, dlaczego są błędne. Prokurator, dążąc do błyskotliwego sukcesu, drugą część pisma pominął. Wziął to pierwsze. Co, jak mówię, skończyło się już dawno umorzeniem i prezes uniewinniony. Nie wiem, skąd się wzięło raptem, że to jest nagła decyzja. To trwało latami. W tej sprawie interweniowali ministrowie z PiS-u, co uważam za słuszne, żeby było jasne, a także urzędnicy Kancelarii Prezydenta, powołując się na niepokój pana prezydenta o los Trzebini, bo po ściągnięciu tego podatku los Trzebini byłby przypieczętowany. Czy to jest pełne bankructwo? I ja już nawet byłem o to pytany i powiedziałem, że słusznie ministrowie, zwłaszcza minister Skarbu Państwa w ówczesnym rządzie, interweniuje. Że przecież jest pewna dokumentacja, że Trzebinia działała legalnie. Miała na to wszystkie opinie. Zresztą jak pan doskonale wie, ta sprawa skończyła się niczym, a prezes jest uniewinniony w tej sprawie. Rozumiem, ale to w takim razie to był pana jakby pomysł, żeby zablokować tutaj ściągnięcie tego podatku, tak? Pana inicjatywa, czy kogo? Nie mam z tym nic wspólnego. To jest taka, się pojawiła taka informacja w mediach i dziennikarz, który był jakby takim pierwotnym źródłem, który jako pierwszy uruchomił ten temat i dosyć stanowczo się nawet wypowiadał w mediach, to niedługo potem przyszedł do mnie i powiedział, że on bardzo przeprasza, że się pośpieszył. To jest tak, jak oskarżyć kogoś przed przesłuchaniem. Tak. Proszę mi powiedzieć jeszcze, czy używał pan swoich wpływów do blokowania kontroli skarbowych? Albo do wszczynania niekoniecznie celowo? Wie pan, to jest bardzo dobre pytanie. Mi się wydawało, że parę lat spędziłem na tym, żeby stworzyć wewnątrz takie mechanizmy przepływu informacji i kontrolne, żeby taka rzecz była nie do wykonania. A wie pan, skąd to się wzięło? Bo jak przyszedłem do ministerstwa, to słyszałem o takich przypadkach. Konkretne nazwiska, konkretne miasta, gdzie to robiono, kto przyjeżdżał, jakie wydawał decyzje. Więc żeby taka rzecz była niemożliwa, staram się stworzyć mechanizmy, że to jest nie do wykonania bez zostawiania śladów. Nawet w sensie rozumiem, że to informatyczne jakieś mechanizmy, tak? W sensie w komputerze, żeby ślad był, czy... Najprostsze, kwestia dokumentowania, kto kiedy. I wyprzedzając pańskie pytanie, mam setki świadków. Setki. Prawdopodobnie wszyscy ówcześni naczelnicy urzędów skarbowych w całej Polsce i wszyscy dyrektorzy oczywiście słyszeli ode mnie wielokrotnie na tych wszystkich odprawach, że jeśli prowadzi kontrolę, czy wychodzi mu, że powinien przeprowadzić kontrolę u jakiejkolwiek osoby publicznej, polityka, celebryty ogólnie znanej, to ma stosować się z żelazną konsekwencją do procedur i ma tę kontrolę przeprowadzać ani wolniej, ani szybciej. Mają swoje terminy, mają swoje
standardy i tak dalej. Żeby nie odnosić, tak, żeby nikt nie mógł odnieść wrażenia, że jeśli padło na posła opozycji, to oni działają szybciej, a jak na posła koalicji, to dowolniej. Broń Boże, żeby takie, nawet nie wolno było takiego wrażenia zrobić. Wszystko ma iść swoim trybem, w swoich terminach. Ani szybciej, ani wolniej. Ale za to też tak. I bez dzielenia się tą informacją z lokalną gazetą, tak? Czyli tak było, że nie było takiej sytuacji, żeby lokować kontrolę skarbową w ogóle przez pana. Przez 6 lat nie nakazałem przeprowadzić kontroli skarbowej ani u konkretnego podmiotu, tak? Ani nie zakazałem. Rozumiem, czyli wobec kontroli żony Sławomira Nowaka, jakby to były tylko takie obiecanki, czy tak, tekst rzucony, żeby go trochę zmylić i przedłużyć zresztą, czasowo. Czyli takie małe kłamstewsko. Tak, może pan to kolokwialnie ująć. Ja tylko przypomnę, że artykuł ukazał się... To ja może tylko dopytam dalej. Ale ja skończę. Zaraz, to już jakby nie do tego. Ostatnie pytanie, bo mi się czas kończy. Ale to jest dosyć istotne. Artykuł, o którym pan wspominał, ukazał się w poniedziałek. W środę minister Szczurek w otoczeniu minister Królikowskiej i w otoczeniu ministra Kapicy przedstawili na konferencji prasowej pełną dokumentację kontroli przeprowadzonej u żony pana Sławomira Nowaka. Pełną dokumentację z datami, kto, kiedy, gdzie i co zrobił. I to jest idealnie tak jak średnia kontrola w średnim tempie. Dokładnie tak, jak to miało być. Ani wolniej, ani szybciej. I mało tego, tam jest jeszcze taki mały szczególik tej sprawy, niestety objęty tajemnicą skarbową. Dość powiedzieć, że kontrola skończyła się wynikowo i pan Nowak, nie odwołując się, a miał prawo, wpłacił. Czy żona, oczywiście żona. Tak? Więc to jest prawda o tej historii. To ona wyglądała tak. Ona oczywiście, jak tak opowiada, może nie być tak fascynująca, jak przedstawiana przez media. To ostatnie, bo ja już muszę kończyć. W takim razie, czy często zdarzały się takie sytuacje, że były takie małe kłamstewska w stosunku do przedsiębiorców i takie fikcyjne obiecanie im załatwienia sprawy dobrze, a na końcu jednak pan oczywiście robił wszystko według litery prawa? Panie pośle, no to jest, no co mi pan próbuje zasugerować? No pytam się, ja tylko się pytam. Na podstawie tego przykładu, no bo innego nie mam. Przede wszystkim ja nie rozmawiam z przedsiębiorstwą, tak? Nic mu nie obiecuję i nic się nie dzieje. Czyli to był taki jedyny po prostu przypadek takiej sytuacji? Żebym ja coś obiecał przedsiębiorcy? Komuś tak, że zablokuje jakąś kontrolę. Że zablokujemy? Nie, no, że pan zablokuje, że użyje swoich wpływów, żeby zablokować kontrolę u żony pana Sławomira Nowaka. Nie. Pan, przepraszam, mówił, że nigdy nie blokował, nakazywał blokady przez wcześniej. Że wyraźnie. Nie blokował, ale czy obiecywał komuś słownie, a potem się po prostu nie dotrzymał tych słów? Tylko o to pytam. Nie. Czy była jeszcze inna sytuacja, w której komuś obiecał to, a tego nie zrobił? Bo oczywiście według litery prawa nie mógł i postąpił słusznie na końcu. Niech pan poda jakiś konkretny przykład. Ja się pytam, czy były jakiekolwiek inne sytuacje poza tą po prostu? Kiedy pan komuś coś obiecał, że użyje swoich wpływów, a oczywiście tego nie zrobił. Przepraszam bardzo. To jest teza, tak? Postawiona w pytaniu, że pan komuś coś obiecał. Ja bazuję na tym przykładzie, bo mamy konkretny przykład, tak? Sytuacji postępowania w przypadku kontroli podatnika. Co do zasady, nie spotykałem się z przedsiębiorcami. I spotkałem się na przykład z przedstawicielami Polskiej Izby i im obiecałem, że się zajmiemy pilnie tematem tych prętów, co słowa dotrzymałem. Ale tak, żeby mnie odwiedzali przedsiębiorcy prosząc o interwencję, takich sytuacji nie było. Dobrze, to ja dziękuję. Dziękuję. Pani poseł Małgorzata Janowska, prosimy. Dzień dobry.
Tutaj wcześniej przewodniczącemu pan opowiadał o swojej drodze zawodowej, zanim pan objął stanowisko podsekretarza w Ministerstwie Finansów, ale nie wspomniał pan o jednej pracy, gdzie pan pracował, zanim objął pan to stanowisko. I chciałam się zapytać... Nie, przepraszam, co zapomniałem? Nie, ja naprawdę nie usłyszałem. Nie, chodzi o to, że o drodze swojej zawodowej opowiadał pan tutaj przewodniczącemu Horale, jak przebiegała ona, ta droga. Ale nie wspomniał pan o jednym zakładzie, korporacji, w której pan pracował i chciałabym się po prostu dowiedzieć, bo pracował pan w Polskiej Telefonii Cyfrowej i na jakim stanowisku? Nie, pominąłem także... No to pytam się na pominąłem także BOT, Wytwórstwo Energetyczne. Tak, tak, oczywiście pracowałem. No to na jakim stanowisku pan pracował? Dyrektora Departamentu Polityki Personalnej. Dalej nie widzę związku z VAT-em. A po prostu chciałam dopytać się, bo odpowiadał pan na pytanie i pan po prostu nie dopowiedział, więc zadałam takie po prostu pytanie, żeby wiedzieć. Czy otrzymał pan wynagrodzenie z tej firmy z tytułu zakazu konkurencji, gdy objął pan stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów? Przepraszam bardzo, ale to pytanie zupełnie nie ma żadnego związku z przedmiotem tego przesłuchania, także wnoszę o jego uchylenie. Dobrze, czy pana zdaniem służba dla państwa to konkurencja dla podmiotów korporacyjnych? Ponownie, podobnie wnoszę o uchylenie tego pytania. Czy ja nie zdążyłem się wypowiedzieć jeszcze w przedmiocie uchylenia, pani poseł już zadała. Pani poseł, ja odrzucam ten wniosek uchylenia, aczkolwiek no, zakładam, że w następnym pytaniu będziemy dążyć do już bardziej oczywistego związku z przedmiotem prac komisji. Natomiast jeżeli pozwolę sobie podzielić się z państwem moją oceną, no, dzisiejszy nasz świadek, osoba, którą pytamy, była osobą bezpośrednio odpowiedzialną za Departamenty Kontroli Skarbowej, no oczywiście absolutnie kluczowe w kwestii ściągania podatków, więc pewna ocena kompetencji, standardów, zasad wykonywania swoich obowiązków, no musiała bezpośrednio wpływać na działania tychże organów, no a to z kolei skutkowało taką czy nie inną skutecznością w ściąganiu podatków, więc w mojej osobistej ocenie, no pewien wątek pytań dotyczących drogi zawodowej, zobowiązań wcześniej podjętych, pewnych źródeł dochodów, no jest jednakże dla prac komisji istotny, dlatego tego pytania nie uchylam. Proszę o odpowiedź. W takim razie odwołuję się, przepraszam panie przewodniczący, do pełnego składu komisji ponownie. Oczywiście. Szanowni państwo, przeprowadzimy głosowanie. Kto z państwa jest za uchyleniem pytania? Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kto się wstrzymał? 1 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący. Pytanie nie zostało uchylone. To poproszę odpowiedź. Proszę tego nie brać do siebie, ale po tej dyskusji mogłaby pani powtórzyć to pytanie, żebym mógł precyzyjnie odpowiedzieć. Jak czy dostałem pan objął zakaz konkurencji, tak? Podsekretarza, to zmieniał pan, dostał pan wynagrodzenie w PTC, czyli Polskiej Telefonii Cyfrowej, z tytułu zakazu konkurencji, gdy obejmował właśnie pan to stanowisko wiceministra. I czy pan nie uważa, czy pana zdaniem, że praca dla państwa to nie konkurencja dla podmiotów korporacyjnych? To jest pytanie o moją ocenę, tak? No tak? Tak. Komisja pyta co do faktów, a nie co do moich ocen. Ja poproszę o odpowiedź na pytanie. To moja ocena nie ma tu żadnego znaczenia w stosunku do poboru podatków. Ja przepraszam, czy powinien dostać zakaz konkurencji? Nie, to ja pozwolę sobie nijak przeartykułować pytanie, czy faktycznie tak było, czy świadek potwierdza, że pobierał wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji w tej firmie? Tak, w umowie miałem klauzulę zakazu konkurencji. Czy pani poseł pozwoli, bo tu jakby przeprowadzimy to samo pytanie, czy ta klauzula obejmowała konkurencję w postaci pracy w organach administracji państwowej? Konkurencję wobec Polskiej Telefonii Cyfrowej? Nie, w telekomach. Może żeby już przerwać i nie tracić czasu komisji, dziennikarzy i ekspertów, to odpowiem. Dotyczyło to firm prowadzących działalność konkurencyjną, czyli telekomów. To trzy takie podmioty na rynku. I tu tylko jeszcze ostatnie pytanie. Jaka była długość trwania tej klauzuli? Nie rozumiem. No, przez jaki czas przysługiwało to wynagrodzenie? Jak długo obowiązywała ta klauzula? Ja nie widzę związku z pracami komisji.
Czyli rozumiem, że nie, nie dotyczyła, jeszcze odpowiedziałem, nie dotyczyła prasy dla urzędów państwowych. Jak długo trwała, nie widzę związku. Nie wiem, czy ma wnosić o uchylenie tego pytania, no bo jeżeli tak, no to pani poseł podtrzymuje to pytanie, no to ja wnoszę uchylenie. Dobra, pani poseł nie podtrzymuje, w takim razie przechodzimy do dalszych pytań. Proszę opisać swoją znajomość z Krzysztofem Bonderykiem. Wysoka komisjo, wnoszę też o uchylenie tego pytania jako niezwiązanego z zakresem tego przesłuchania. Dobrze, to ja tylko pozwolę sobie słowo w temacie tego wniosku, dlaczego go odrzucam. Otóż chociażby pan Krzysztof Bondaryk został wskazany przez pana ministra Rostowskiego jako osoba, która poleciła świadka na zajmowane przez świadka stanowisko. Później, kiedy no, był to obszar daleko idącej, czy niezbędnej pewnie współpracy między szefem ważnej służby specjalnej, a szefem służby skarbowej, stąd wydaje mi się, że pytanie o początek czy charakter i zakres tej znajomości jest istotne dla prac komisji. To jest taka jest moja opinia, w związku z tym uchylam ten wniosek, nie przychylam się do wniosku o uchylenie pytania. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Dobrze, to tak nasz proces wynikał tylko tak, co do zasady ja się w żaden sposób nie uchylam od znajomości z panem ministrem Bondarykiem. Tak współpracowaliśmy, pana Bondaryka poznałem w 99 roku, kiedy był podsekretarzem stanu w MSWiA, a ja byłem oddelegowany przez Narodowy Bank Polski do pracy w tworzącym się wówczas Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej. Jeszcze raz panie profesor, przepraszam, o tej pracy też zapomniałem wspomnieć. I byłem tam przez rok i stąd się datuje moja znajomość z panem Bondarykiem i z panem Bondarykiem pracowaliśmy również w polskiej telefonii cyfrowej, co nigdy nie było przez nikogo ukrywane. A proszę opisać swoją znajomość z Grzegorzem Schetyną. Pana Grzegorza Schetynę poznałem jakoś niedługo po objęciu przeze mnie funkcji podsekretarza stanu. Miesiąc, może dwa później. Jakie dokładnie funkcje objął pan 22 listopada 2007 roku? Pani poseł, ja już odpowiadałem dwa razy już na to pytanie bardzo szczegółowo. Tylko jakby pan funkcje po prostu tylko i wyłącznie wspomniał. Wymieniałem już dwa razy bardzo szczegółowo z wszystkimi tytułami. Jednakże muszę zainterweniować, no świadek może wnioskować oczywiście uchylenie pytania jako niezasadne lub niestosowne, natomiast szanowni państwo, no być może pani poseł chce przeprowadzić pewien wywód, pewną serię pytań, do których odświeżenie pamięci komisji w tytule no chociażby tych zajmowanych funkcji było i by istotne. Chciałem też zwrócić uwagę, że świadek i jego pełnomocnik bardzo negatywnie reagują na sytuację, w której członkowie komisji streszczają czy swoimi słowami, czy przypominają samemu wcześniejsze zeznania świadka, być może nieprecyzyjne to może być, być może można wtedy niechcący pominąć jakiś element, a tak tu świadek własnymi słowami może... Panie pośle, ja reaguję tylko wtedy, kiedy członkowie komisji podsumowując moją odpowiedź. Ale ja w tej chwili nie podsumowuję, tylko chciałbym, żeby pan po prostu przedstawił. No to jest 5 sekund i już by pan skończył. Pani poseł, momencik, ja się odnoszę do pana przewodniczącego, nie do pani pytania. Chwileczkę, ja zaraz do pani wrócę. Wtedy interweniuję, kiedy posłowie, członkowie komisji, streszczając moją wypowiedź, ją jednak nieco wypaczają, czy wręcz przedstawiają w sposób odwrotny niż to, co powiedziałem. O, to tyle. A pytanie, no naprawdę panie przewodniczący, wszyscy członkowie komisji będą po kolei pytać, w nadziei, że się pomylę? Nie, obiecuję, jeżeli możemy, taki gentleman's agreement, że jeżeli jeszcze raz takie pytanie padnie, to je uchylę, jeżeli świadek będzie łaskaw tym razem jeszcze na nie odpowiedzieć. Dobrze, panie przewodniczący. Otóż zostałem podsekretarzem stanu
generalnym inspektorem kontroli skarbowej, generalnym inspektorem informacji finansowej oraz pełnomocnikiem rządu do spraw przeciwdziałania oszustwom czy tam nadużyciom na szkodę Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. OLAF. Postaram się powtórzyć słowo w słowo, żeby nie utrudniać zrozumienia. Dobrze, dziękuję. Jakie struktury nadzorował pan, pełniąc funkcję podsekretarza w Ministerstwie Finansów? Jakie struktury nadzorował pan, pełniąc funkcję podsekretarza w Ministerstwie Finansów? Jak pan będzie wyłączał, to będzie pan lepiej słyszał. To pani poseł, no to ja wiem, że pan przewodniczący uchyli to pytanie na pewno, na ten wniosek, ale ja już to mówiłem, a to już mówiłem chyba 4 razy. Jakie nadzorowałem departamenty, ale dla komfortu pani poseł powiem: Departament Administracji Podatkowej, Departament Kontroli Skarbowej, Wywiad Skarbowy, Generalny Inspektorat Informacji Finansowej w randze departamentu oraz Departament Przeciwdziałania tam nadużyciom na szkodę i tak dalej. Ilu wymienił pan dyrektorów departamentów i ich zastępców? Pani poseł, przecież rozmawialiśmy o tym 15 odpowiadał minut już temu. Dzisiaj wcześniej, zresztą trudno powiedzieć, rozumiem, że to jest pytanie, ile pan wymienił, tak, przed chwilą? Znaczy ja, przepraszam, nie, chodzi o to, ilu zmian tak personalnych na stanowisko dyrektorów lub zastępców dokonał w podległym panu ministrowi departamentach. Ja przyznam się szczerze, może mi pamięć zawodzi, ale ja nie przypominam sobie takiego pytania. Pytałem się ja o jeden konkretny departament i jedną zmianę. To pana przewodniczącego akurat nie było. Rozmawialiśmy po nazwiskach i po departamentach. Starzyć. To jest w protokole, panie. Proszę tylko i wyłącznie liczbę mi podać. Chciałabym po prostu wiedzieć liczbę. 5, 6, 10, 1. 5, tyle ile departamentów, z tym, że 2 odeszło samych. A ilu dyrektorów urzędów skarbowych pan wymienił w czasie pełnienia przez siebie funkcji wiceministra? Urzędów skarbowych? Tak, dyrektorów, naczelników urzędów skarbowych. No to ciekawe, bo na pewno pani poseł mi przypomni, bo ja nie. Było ich wszystkich 16. Izb, nie urzędów. Izb. Mówimy, tak, izb. Mówimy o izbach. Znaczy, żeby nie wprowadzić niechcący panią w błąd, wydaje mi się, że w okresie 6 lat, jak byłem na stanowisku, to w tym czasie chyba odeszli wszyscy chyba. Nie jestem pewien 2 województw, ale to na pewno ta statystyka w posiadaniu komisji jest. Czyli większość zostały albo odeszli, albo zostali przez pana wymienieni, tak? Znaczy, bo ja tam w 2 przypadkach nie jestem pewien, czy tam się wymieniło, czy było cały czas tak samo. No to nie pamiętam. No na pewno w ciągu 6 lat zrobiła ten. Większość się wymieniła w sposób różny, zmieniali miejsce pracy, odchodzili na emeryturę. Natomiast tam jest taka ciekawostka, bo tak się, dlaczego się na początku zafrasowałem, bo pani powiedziała, urzędy to jest dużo bardziej skomplikowany. Przepraszam, przejęzyczyłam się, no ale... Ale myślałem, że chce pani znać rząd wielkości, czy nie, nieinteresujące. Nie? To mówić, nie mówić?
Dobrze, ja zadam następne pytanie, bo będziemy tutaj błądzić. Chodziło mi o tych 16 dyrektorów izb skarbowych, tak? Ale to pan już wspomniał, że większość odeszła na emeryturę, odeszli sami, a o dwóch pan nie. Nie ma co ukrywać, tak? Niektórych odwołałem, tak, tak, tak. Mówię, różne względy były. A kojarzy pan, jakie były względy? Ano brak kompetencji najczęściej. Dobrze, jak wyglądała pana współpraca z ministrem Rostowskim? Czy przydzielał panu jakieś określone zadania? Czy może pan inicjował spotkania? Jak często pan brał udział w kierownictwie resortu? Czy z panem Rostowskim widywałem się co najmniej raz w tygodniu na posiedzeniach kierownictwa i bywały... To jakby stały punkt tygodnia, to posiedzenie kierownictwa i także sporo jakichś takich spotkań celem omówienia jakiegoś tematu, przyjęcia na przykład gości z innego ministerstwa, różne powody, w zasadzie często, tak, można powiedzieć często. A poza tymi powodami, o których pan wspomniał, rozmawiali państwo o problemie, że zwiększyła się luka, że coś trzeba zrobić i w pana temacie, czy raczej na ten temat w ogóle państwo nie rozmawiali? Oczywiście pan premier się interesował wskaźnikami, tylko że jakby to było trochę inaczej, bo jako osoba, jako ekonomista i odpowiedzialny za budżet, miał te dane zagregowane, całościowe, ile pieniędzy wpływa, w jakim tempie, czy tworzą się jakieś zatory płatnicze i tak dalej. Nie przypominam sobie, żeby wykazywał jakieś nadmierne zainteresowanie jakimś poszczególnym urzędem, czy coś takiego. Bo bardziej mówię na tym poziomie takim makro. Czyli dawał pan panu po prostu wolną rękę. Słucham? Czyli dawał panu wolną rękę, pan miał działać i do końca się nie dopytywał, jak wygląda sytuacja, tak? Tak, zdecydowanie takie miałem wrażenie, że mam tutaj dużą dozę swobody, tak. A jak wyglądała pana współpraca z pozostałymi wiceministrami? Szczególnie z panem wiceministrem Grabowskim czy panią wiceminister Majszczak? No z panem ministrem Grabowskim dobrze. Zawsze duża frajda porozmawiać z panem ministrem jako osobą kompetentną, słuchającą i jakby rozumiejącą mój punkt widzenia. Z panią Majszczyk rozmawiałem też parę razy i też w dobrej atmosferze, ale ewidentnie rzadziej niż z panem ministrem Grabowskim. Nie mogę stwierdzić, żeby miał jakiekolwiek zastrzeżenia do współpracy z nimi. Proszę opisać, jak zmieniła się struktura zorganizowanej przestępczości karno-skarbowej w okresie, gdy pełnił pan funkcję wiceministra finansów. Jak to wyglądało w 2007 roku, a jak wyglądało w 2013? Struktura grup przestępczych, jak się zmieniła? Dokładnie. To jest chyba pytanie do ekspertów policji. Wie pani, to tak na marginesie. Ale no, czy do pana dochodziły? Nie. No bo pan się zajmował i był jakby przełożony... Strukturą zorganizowanej przestępczości? No ale skarbową. Nie, pani poseł, nie zajmował. Karno-skarbowej, tak? Przecież nadzorował pan izby skarbowe, ale więc pani miał pan wiedzę. Pyta o strukturę grup przestępczych. No ale... Nie zajmowałem się tym. No może ma pani rację, ale nie, wydawało mi się, że struktury grup przestępczych to jest domena policji i prokuratury. Czyli pan się nie interesował, tak? I tego nie, wie pan tego nie powiedziałem, ale nie czuję się kompetentny omawiać z panią, kiedy pani ma w rękach raport policji
a ja będę dywagował, jak mi się wydaje, jaka jest struktura, hierarchiczność, liczebność i stan uzbrojenia. No, takiej wiedzy nie mam. No. Pan nadzorował UOKiK, więc powinien pan mieć wiedzę, chociażby trochę w jakimś tam nadzorowałem zakresie. Nadzorowałem urzędy skarbowe, które zajmują się poborem podatku. Nie walką ze strukturami mafijnymi. Ze strukturami mafijnymi walczyliśmy bez współpracy z policją. I to było ich zadanie. Naszym zadaniem było odzyskać wyłudzonych VAT-u albo zapobiec wyłudzeniu, ile się da, nie struktura. Naprawdę. No, pani poseł, przecież pani to doskonale rozumie. Uchodził pan za specjalistę w zakresie prania brudnych pieniędzy. W związku z tym proszę powiedzieć, jakie przestępstwa Przepraszam pani poseł, w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy. To jednak jest. Dziękuję, panie pośle. W związku z tym proszę powiedzieć, jakie przestępstwa były tymi bazowymi dla procederu prania brudnych pieniędzy w okresie, gdy pełnił pan funkcję wiceministra finansów. Mówi pani o przestępstwach bazowych? No to jest w ustawie. Natomiast jak ja pamiętam dobrze taką scenę, która odbyła się tutaj w Sejmie przed posiedzeniem, przepraszam, z posiedzeniem Senatu. Kiedy pierwszy raz próbowano tam spenalizować pranie brudnych pieniędzy i to jeszcze nie było jeszcze ustaw ani projektu, to była taka dyskusja z senatorów, że taka problematyka się pojawia i na tym spotkaniu pojawił się ówczesny wiceszef policji jako taki, że i tak czekaliśmy na to posiedzenie komisji i on mówi, że posłowie tutaj błądzą, bo chcą ograniczyć przestępstwo bazowe prania pieniędzy do narkotyków i zamknął krótką listę narkotyki. On mówi, ale przecież w Polsce mafie nie na tym powstają. No to się ucieszyłem, bo tak mi się wydawało, że narkotyki na pewno też, ale wtedy były przecież te problemy z ogromną ilością przemycanej wódki i tak dalej. No i weszliśmy na to posiedzenie komisji i został poproszony o głos i powiedział wtedy coś, co mnie zdumiało, bo powiedział, że trzeba zawęzić przestępstwo bazowe w praniu pieniędzy do narkotyków. I to między jedną jego wypowiedzią, a drugą to było, no nie wiem, 5 minut może nie. I tu pan komendant zmienił całkowicie opinię. To taki, może to taka dykteryjka z dawnych lat na temat tworzenia się i rozszerzania się listy przestępstw bazowych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Początki były trudne. W skali całego kraju najwięcej zawiadomień o przestępstwie w sprawie o praniu brudnych pieniędzy, gdzie przestępstwem bazowym było przestępstwa podatkowe, złożył pan jako generalny inspektor informacji finansowej do prokuratury warszawskiej. W związku z tym proszę powiedzieć, jak zakończyły się te postępowania? To nie jest złośliwość, panie profesor, słowo. Ja nie zrozumiałem pytania. Połowy nie zrozumiałem słów, a całkiem sensu. To naprawdę nie wyłapałem, o co pani pyta. Raczej pan jako generalny inspektor informacji finansowej złożył do prokuratury zawiadomienia warszawskiej na temat właśnie tych przestępstw bazowych. I chciałam się zapytać, jak się skończyły te postępowania. Znaczy, nawet jeśli to nie jest objęte tajemnicą, to ja, pani poseł, nie pracuję w ministerstwie od 5 lat. Ale nie kojarzę pan w ogóle. A nawet z ogonkiem. I nie mam pojęcia, na jakim etapie są obecnie
postępowania, w sprawie których być może, bo tego też nie za bardzo pamiętam, złożyłem zawiadomienie. Takich zawiadomień Departament do Prokuratury w moim imieniu, czyli osoby upoważnione, składał sporo. To ja panu przypomnę, dobrze, podpowiem. Jeżeli pani pamięta, skoro zakończyły się one decyzjami w postaci postanowień o odmowie wszczęcia postępowania bądź postanowieniami o umorzeniu postępowania, w związku z tym moje pytanie, czy wie pan, dlaczego tak się działo, jaką wykładnię stosowali w tym przypadku prokuratorzy? Jaką wykładnię stosowali w tamtych czasach? Dokładnie. Ja nie znam instrukcji wewnętrznych prokuratury. Bo jakieś tam wytyczne na pewno instancja wyższa ich tam jakieś na pewno wydaje. Ja nie mam wiedzy na ten temat. Nie jestem w stanie się odnieść. Czyli rozumiem, że w ogóle pan nawet nie próbował się dowiedzieć i ustalić przyczynę takiego stanu, czyli skontaktować się z jakimikolwiek prokuratorami odpowiedzialnymi za takie działanie, czy na przykład... Ale za jakie działanie? No to, że w sprawę pan daje zawiadomienie o przestępstwach, one nie są weryfikowane w odpowiedni sposób, są odmowa wszczęcia postępowań i jest umorzenie postępowań, no to świadczy o tym, że albo pan te zawiadomienia po prostu niekoniecznie ważne przedstawiał i one nie toczyło się w ogóle sprawa. Czy nie brał pan tego pod uwagę, że to może być dla pana cios w pana pracy? Pani poseł mnie teraz pyta o moje samopoczucie po odrzuceniu wniosku do prokuratury. Dlaczego prokuratura? Jeżeli wszystkie wnioski. Jeśli pani chce wiedzieć, to proszę pytać prokuraturę, dlaczego odrzuciła, na jakich przesłankach, dlaczego odmówiła wszczęcia, czy zrobiła panu, coś? To ja panu tylko powiem. Uznali oni mianowicie, że nie ma prania brudnych pieniędzy przy przestępstwach podatkowych, a same sprawy skarbowe przekazywali do urzędów kontroli skarbowej. Nie odniosę się, bo ja nie pamiętam tej konkretnej sprawy. Nie odniosę się w żaden sposób. Przypominam, ja tam nie pracuję już ponad 5 lat. A czy zna pan prokuratorów Dariusza Korneluka czy Jarosława Onyszczuka? Znaczy ja mam dosyć słabą pamięć. Do nazwisk, jakby mi pani po ich funkcjach, znaczy gdzie pracowali, to wtedy może sobie będę w stanie odtworzyć. Ja tak na gorąco nie kojarzę. Czy zna pan tych panów, czy pan po prostu tych panów nie zna? Słucham? Czy zna pan tych panów, czy pan po prostu tych panów kompletnie nie zna? Znaczy, jeśli powiem, że nie znam, a gdzieś ich widziałem i poznałem, czego nie wykluczam, mówię, nie kojarzę tych nazwisk. Nie kojarzę po prostu. Jakby mi pani powiedziała, jakie funkcje pełnili, to wtedy mogę uprawdopodobnić, czy miałem szansę spotkać taką osobę. To był szef i zastępca w prokuraturze. Nie kojarzy pan kompletnie. Ale w którym mieście? Dobra, to ja zadam następne pytanie, bo nie będziemy dochodzić. No pan stwierdzi, że pan tych panów po prostu nie zna, tak? Nie, powiedziałem, że nie kojarzę tych nazwisk. Jak wyglądała pana współpraca w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości skarbowej, powodującej ogromne uszczelnienie należności publiczno-prawnych z tytułu podatków pośrednich z służbami stojącymi na straży bezpieczeństwa? Naszego państwa oczywiście. Pytam o ABW, o CBA, CBŚ. Panie przewodniczący, pełną wersję opowieści o fojutowie, czy w wersji skróconej mam przedstawić? W wersji kompletnej, acz nie przesadnie długiej. Dobrze. Bo pani, przede wszystkim o spotkaniach, a nie o samej miejscowości. Dokładnie, o spotkaniach, czyli bardziej razy. Szczegółowo o konsensusie tych spotkań, a niekoniecznie gdzie... w którym dniu i czy korzystali państwo z basenu, czy nie korzystali. W których dniach te spotkania się odbywały, a tak jak mówię, tam byłem parę razy, a one były nawet częściej bez mojego udziału, z tego co pamiętam, się odbywały. Wiem więc, w jakich dniach. Pani ma na ten temat na pewno dużo lepszą wiedzę, bo mam pani zestawienie, a ja po prostu nie pamiętam. Wiem, że raz byłem latem, raz byłem zimą, ale to były
ale tak jak pan przewodniczący wskazał, żebym to przedstawił kompleksowo, więc taką pyta pani, co ja zrobiłem. Otóż ja, jak się okazało, że to jednak pan minister Rostowski podpisał, powołałem taki zespół w maju. W maju 2008 roku. I on służył koordynacji departamentów naszych wewnętrznych, czyli wywiadu, administracji podatkowej, KS-u i tak jak mówiłem, jeszcze to z Konina, Urząd Skarbowy jako odpowiedzialny za wymianę międzynarodową. I tam wypracowano pewne standardy współpracy, wymiany informacji między urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi i UAKS-ami, a także wywiadem skarbowym. I w tym czasie docierały sygnały o współpracy w terenie, która raz była dobra, raz lepsza, czasami słaba. I w tej sprawie pisałem do pana ministra Seremeta. I jednocześnie tam, nie pamiętam tych dat, no powstał najpierw takie robocze... Ale daty nie musi pan podawać. No takie to spotkania w tym słynnym Fojutowie, gdzie właśnie przyjeżdżali prokuratorzy. Być może ci panowie, o których pani mówi, bo tam przyjeżdżał na pewno jakiś dyrektor, zastępca, to na pewno. Byli z CBS-u. No z ABW Krzysztof Bondaryk, Wojtyniuk, Parfimowicz. Pani poseł, ja mam tutaj od pana przewodniczącego, że mam pełną wersję. Więc proszę nie przerywać. I tak jak mówię, i tu mieliśmy tutaj tą dłuższą dyskusję ustalania dat z pani kolego, który zabierał głos przed panią. I tam ustaliliśmy, że najpierw była grupa robocza, później zespół zadaniowy. Tak? I to się nazwę zmieniało, ale to były te same osoby. I tam nawet dyskutowaliśmy też jeszcze chyba przed przerwą o pewnych kwotach, które się udało tam ustalić, zabezpieczyć i tak dalej. No to jest ta współpraca, ta najbardziej taka namacalna, nie mówię o codziennej współpracy gdzieś lokalnego naczelnika Urzędu Skarbowego z jakimś prokuratorem czy komendantem policji, bo takich przykładów też można mnożyć, ale ja mówię o takich dużych, usystematyzowanych, nakierunkowanych na poważną przestępczość, Bo tak zrozumiałem, to organy, które stoją na Straży Bezpieczeństwa Ekonomicznego. No prokuratura ABW i CBŚ, tak, oczywiście. Oczywiście. Trzon, bo żeby było jasne, bo zaraz mi pani udowodni, że tam się jakieś nazwisko zmieniło. Trzon osób przyjeżdżających w 90% to zawsze byli ci sami, reprezentujący te same. Tam się mogli ktoś tam jednostkowo zmienić, ale trzon to zawsze były te same osoby. A ja tak z ciekawości zapytam już tak poza protokołem. Pani poseł, nie ma takiej opcji, wszystko znajdzie się w protokole. Dobrze, czy nie czuli panowie, bo ja rozumiem, że nie chcieli państwo rozmawiać w takich sprawach w ministerstwie, jakieś takich bardziej formalnie, tylko woleli państwo wyjeżdżać gdzieś dalej na łonie przyrody, rozmawiać o tak poważnych sprawach, o tych biurach. Nie bali się panowie, że będą państwo nagrywani, że ktoś będzie panów słyszał? Nie mieli państwo takiego poczucia braku bezpieczeństwa? Ja nie miałem. Dobrze. W 1998 roku Krzysztof Bondaryk rozpoczął wdrażanie projektu Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej jako centralnej bazy danych gromadzącej informacje ze wszystkich służb, które to projekt miał być realizowany i w związku z tym po objęciu przez pana szeregu funkcji związanych z zapewnieniem naszemu państwu bezpieczeństwa gospodarczego. Powrócili panowie do tego projektu, czy też nie? Czy co zrobiłem z tym projektem? Czy wrócili, bo wiem, że nie został on zrealizowany, ale jeżeli pan objął już szeregi funkcji, czy wrócili panowie do tego programu, do tego projektu? Ja miałem funkcję, jak to Krajowe Centrum było na etapie koncepcji. Było już rozporządzenie pana premiera. Pan premier, ówczesny szef, przepraszam, to wyleciało mi z głowy, przepraszam panie premierze, jeśli pan to ogląda. Janusz Tomaszewski był wtedy szefem MSWiA i on podpisał takie rozporządzenie o utworzeniu.
ale to nie znaczy, że to stały bloki. Tam było kilka pokoików, parę osób i takie prace koncepcyjne i tam się dwie koncepcje ze sobą spierały. I obydwie strony miały trochę racji. Potem polegało to na tym, że zwłaszcza Komenda Główna Policji twierdziła, że bo nikt nie negował konieczności utworzenia tego centralnego rejestru spraw, żeby się nie dublować i tak dalej, że to powinno być w strukturach policji. To ma swój sens. Natomiast to powodowało pewne ryzyko, że czy nie będzie pokusy trochę rasowania, że się tak wyrażę, statystyki. I żeby jakby policja nie kontrolowała statystyki samej siebie, tylko że zrobi to nie oceny ich pracy, tylko na samej statystyce, żeby tam to jakoś móc zobaczyć, ile było zapytań, z jakich organów, z jakich służb i tak dalej. I ja tam później wróciłem do Narodowego Banku Polskiego i jeśli dobrze pamiętam, to ta dyskusja jeszcze trochę potrwała i ostatecznie, to jest, zdaje się, do dzisiaj to rozwiązanie funkcjonuje, że to jest w strukturach Komendy Głównej. Tak mi się wydaje, że to jest Komenda Główna. Zajmijmy się już samym procesem kontroli skarbowej w zakresie podatku. Bo ja naprawdę nie słyszę, jakby pani trochę bliżej. Zajmijmy się samym procesem kontroli skarbowej w zakresie podatków od towarów i usług. Czy istniał jakiś plan kontroli? Czy istniał jakiś plan kontroli skarbowych? Ja naprawdę nie zrozumiem, ale planów kontroli skarbowej jest mnóstwo. O jaki plan? Taki ogólny plan. Czy istniał taki plan? Kto odpowiadał za jego opracowanie na przykład? Ale co mieliśmy kontrolować według tego planu? Bo planów kontroli jest dużo. No, nie wiem, o który pani pyta. Czy te kontrole miały dotyczyć VAT-u, podatków? My cały czas powiedziałam podatku od towarów i usług. Samych siebie, środków unijnych. Proszę pana, jakby pan dosłyszał, to ja zaprzeczytam do końca powoli pytanie, żeby może pan wtedy zrozumie. Zajmijmy się samym procesem kontroli skarbowej. Planem kontroli skarbowej. W zakresie podatku od towarów i usług. I czy istniał jakiś plan kontroli? Czy ewentualnie ktoś za niego, za opracowanie odpowiadał? Czy były jakieś kryteria, założenia, musiały być spełnione, żeby ewentualnie taką kontrolę prowadzić? Czy coś państwo mieli, czy tylko po prostu każdy sobie podejmował, że kontroluje tego, a dzisiaj, jutro tego? Nie było żadnego planu głębszego, czy jakichś założeń, czy systemowych założeń, żeby akurat te osoby kontrolować? Dobrze, od początku. Każdy urząd kontroli skarbowej ma swój plan kontroli, który jest przekazywany do Ministerstwa Finansów, do Departamentu Kontroli Skarbowej. Niezależnie od tego, plany ministerstwa, na tym między innymi polegają kontrole koordynowane. To jest taki plan ogólny, gdzie tak jak pani poseł pytała, jest wymieniony kto, gdzie, kogo, kiedy i co dalej. Tak? Takie plany istniały i przynosiły dosyć dobre efekty. O znaczeniu koordynacji rozmawialiśmy dzisiaj już kilkakrotnie, ale ja chętnie przypominam, chętnie do tego. O taki plan chodziło? Duży, ministerialny? Dokładnie. Też odpowiedziałem. Dobrze. Jaką rolę pełnił w strukturach skarbowych wywiad skarbowy? Uczestniczył przy rozpracowywaniu takich jakby najtrudniejszych spraw oraz pozyskiwaniu
informacji, które mogłyby być użyte przez inne departamenty w postępowaniach. To tak jakby pani poseł nie rozwijać tego tematu dalej, bo ja będę odmawiał na posiedzeniu niejawnym informacji w tej sprawie. Znaczy jawne, a jawnym to będę odmawiał. To, tego zarysowałem mniej więcej, to nie jest żadna tajemnica, chętnie posłom opowiem, ja nie wiem, czy w interesie w ministerstwie służby jest szerokie informowanie w mediach o metodyce, zakresie zainteresowania. No to niech pan mi powie, kto był szefem wywiadu skarbowego. Jak miał na nazwisko dyrektor w momencie obejmowania przeze mnie funkcji, ja nie pamiętam, mimo że dzisiaj to nazwisko już padło w którymś pytaniu. Drugim był Andrzej Kosnarewicz, jeśli dobrze pamiętam, a później już długo, bo tam ci się wymieniali szybko jakoś, już długo pan Piotr Perkins. A ktoś panu tego pana Piotra polecił, czy znał go pan wcześniej? Bardzo dobre pytanie. Ja pana Piotra Perkinsa znam co najmniej od połowy lat 90. Uprzedzę pani pytanie. Tak współpracowaliśmy. Tak. W łopie. Czemu w łopie? Czemu w łopie? To było pytanie. Nie, pan Piotr pracował w WOP, a ja w Narodowym Banku Polskim i po serii wpadek UOP, wtedy, UOP to się wtedy nazywało, tak? To pan generał Czempiński, ówczesny szef ABW, podpisał z panią prezes Narodowego Banku Polskiego, z panią Hanną Gronkiewicz-Walc, porozumienie o współpracy, w którym w jednym z punktów wskazano osoby kontaktowe w UOP, w Departamencie Ochrony Interesów Ekonomicznych Państwa i w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego. I w tym drugim przypadku byłem to ja, a w pierwszym właśnie pan Piotr Perkins. Tak się poznaliśmy. A ile funkcjonariuszy ABW zatrudnił pan w podległych panu strukturach? Oficjalnie? Przez cały okres. Cały czas oficjalnie rozmawiamy. Ja nie mogę wykluczyć, że ABW zatrudniało sobie sam. Ale to pan. Ale takich pan, jakie osób? Tak. Takich świadomych, i co była informacja jawna, bo to też wynikało z porozumienia szefa ministerstwa i szefa ABW. I to się odbywało na podstawie oficjalnej delegacji. Dostawał delegację, którą zgłaszał się do Departamentu Kadr w Ministerstwie. To nie była żadna tajna informacja. I ich przewinęło się, tych oficerów. Proszę zaufać, że nie chcę wprowadzać w błąd, bo nie ma powodu. No, mogło ich być 4-5 w sumie, którzy przeszli. Bo najczęściej był jeden na departament, ale oni tam się zmieniali. Chyba pan Piotr i pan Kosnarewicz byli przez moment w tym samym okresie mniej więcej. Jakoś tak. No 5-6 to jest tak mogę powiedzieć. A ilu funkcjonariuszy ABW rekomendował pan do zatrudnienia w resorcie finansów? Pan jako pan, ile osób rekomendował pan? Ile rekomendowałem? Tak, funkcjonariuszy ABW. Znaczy ja nie mogłem rekomendować, ja mogłem wnioskować. Nie, ale mógł pan rozmawiać z kimś, że warto na przykład taką osobę zatrudnić, że pan zna i może pan na niej polegać. Pani poseł, dlatego mówię, że ja mogłem jeno wnioskować, nie rekomendować. Delegował szef ABW. Mogliśmy mieć propozycje personalne, który oficer, jakiego typu oficer. No i oczywiście, że z właściwego pionu ABW, żeby tę wiedzę ekonomiczną na temat przestępstw finansowych miał. Czyli jaki wpływ na decyzje kadrowe przez pana podejmowane miał Krzysztof Bondaryk? Czy i które decyzje pan z nim konsultował? No jedną
to konsultował, bo jak mówiłem, jak był pan Kosnarewicz i przez chwilę jego zastępcą pan Perkins, i jak pan Kosnarewicz odchodził, to ja zwróciłem się do szefa ABW, żeby zmienił delegację z zastępcy na pełnego dyrektora. Tak zrobił. Tak. I generał Mondarek przychylił się do wniosku, prośby, do takiej sugestii, bo doskonale wiedział, czyli taka rekomendacja. Że współpracowaliśmy już od wielu, wielu, wielu lat i znamy się. Mhm. Czyli jakie wpływ na decyzje kadrowe przez pana podejmowane miał Grzegorz Schetyna? Czyli które decyzje pan z nim konsultował? Ja już nie mam siły pytać, jaki to ma związek, więc od razu odpowiem. Żadnej decyzji kadrowej nie omawiałem z panem premierem Schetyną. Dalej nie widzę, pani poseł, związku z VAT-em i nawet... No nie wiem, jaki jest jeszcze blok tych pytań. Znaczy my weryfikujemy pana pracę jako wiceministra, szukamy powodów. Coś musiało zadziać się takiego, że te pieniądze, luka powstawała większa, więc dopytujemy różne pytania, chcemy dowiedzieć się, jak wyglądała pana praca. Ja rozumiem uprawnienia komisji, ale ja już po godzinie pani przesłuchania nawet nie widzę na horyzoncie cienia tezy, do której zmierzamy. Bo ja rozumiem, że są pytania, z których coś wynika. Ja powtarzam tak naprawdę... Pytania pani poseł są niezwykle bezstronne, nie są to pytania z tezą. Odpowiedzi zadawane, te same pytania przez kolejnych członków komisji. Dobrze, mogę tak próbować. To narusza moje prawa jako świadka oczywiście, ale komisja postanowiła to ignorować. Mieliśmy taki spór na początku, już wskazałem, że nie wolno zadawać pytań dokładnie o to samo. Pytacie państwo dokładnie o to samo. Ja powtarzam... Dobrze, będzie o 20, pomylę się, przejęzyczę się. To na razie tak, jak odbieram. Raczej nie planujemy do 20 prowadzić. O podatkach, o poziomie ściągalności podatków, o luce, po 4 godzinach przesłuchania nie padło jeszcze ani jedno pytanie. Dobrze, ja zadam... Przepraszam bardzo, tu muszę skomentować, znaczy, ponieważ świadek absolutnie nie jest od komentowania pytań komisji, natomiast w obszarze kontroli skarbowej, która zajmowała się kontrolowaniem prawidłowości odprowadzenia podatku VAT, ja tak szacuję, że jakieś 90% pytań tego dotyczyło. Proszę pani poseł, bo tak już czasowo musimy finalizować. Ostatnie pytanie w tej turze. Wróćmy do wywiadu skarbowego. Ilu ludzi było tam zatrudnionych w 2007 roku, a ilu w 2013 roku? Kojarzy pan? Jeszcze raz pytanie. Ile osób było zatrudnionych w wywiadzie skarbowym w 2007 roku, a później w 2013 roku? Czy kojarzy pan? Nie i... A nie wie pan, czy się zwiększyła liczba, czy się zmniejszyła liczba? Czy miało to jakikolwiek związek? To ja na posiedzeniu jawnym nie będę omawiał stanu osobowego. I czy a ja się nie pytam o nazwiska, tylko liczbę. W tym czasie 2007-2013. Może wskazywać na pewne tendencje, więc ja na posiedzeniu jawnym tego nie będę mówił. Natomiast jeśli komisja będzie dalej tym zainteresowana na posiedzeniu niejawnym, to ja oczywiście odpowiem. Ale to tylko pytanie. Ja tylko moja uwaga, że faktycznie zanosi się, że jakieś posiedzenie niejawne ze świadkiem trzeba będzie przeprowadzić, ale to mniej mniej warto tu zebrać te pytania, żeby one padły i żebyśmy wszyscy sobie zanotowali, jakie pytania na posiedzenie niejawne. To tylko chciałabym wspomnieć, że gdy następna osoba objęła pana stanowisko, 2-3-krotnie zwiększyła się liczba takich osób do kontroli. Więc dlatego to pytanie padło. Chciałam się dowiedzieć, czy pan wnioskował, czy pan nie wnioskował o zwiększenie ludzi w terenie, żeby faktycznie tych przestępstw więcej wyłapać. Ale to jest znów stwierdzenie, to nie jest pytanie. No to chciałam powiedzieć, dlaczego to pytanie padło. To tylko informacyjnie. I to wszystko. Dziękuję. Szanowni państwo, zanim udzielę głosu panu posłowi Konwińskiemu, tylko takie ogłoszenie techniczne, że teraz właśnie jeszcze jedna seria pytań i myślę, że po niej zrobimy dłuższą przerwę. No chyba, że i ta seria by się bardzo jakoś przedłużyła, to wtedy no, w trakcie może też, ale myślę, że uda nam się tą serię. Prosimy, panie pośle. Dziękuję bardzo. Świadek dziś powiedział...
to było. Świadek gdzieś powiedział, odpowiadając na jedno z pytań, zacytuję: kiedyś spotkałem pana Mariusza Kamińskiego. On był wtedy szefem CBA na jakiejś konferencji hotelu Victoria. Ja prosiłem Kamińskiego, żebyśmy przemyśleli jakąś akcję taką, może nie tyle nagonki na pracowników, co taką może uświadamiającą, kontrolną, żeby dać mi jakiś większy komfort, że skala jakiejś korupcji czy udziału w zorganizowanych grupach przestępczych zostanie wypleniona albo ograniczona do jakiegoś absolutnego promilu. No niestety tu się nawet zdziwiłem, powiem szczerze, bo Mariusz Kamiński odmówił, nie chciał nawet podjąć rozmów o czymś, co parę miesięcy później zostało nazwane zupełnie przy innej okazji tarczą antykorupcyjną. Czy pan świadek pamięta, jakich argumentów użył pan Mariusz Kamiński, nie podejmując tematu? Zgodnie z moją pamięcią nie było żadnej argumentacji. Powiedział, że nie jest zainteresowany. Jakoś tak, może padło jakieś inne słowo, ale nie było przytoczenia jakichś argumentów, czemu nie, albo może kiedy indziej. Nie, tego nie, krótko. Jedno z pytań, a w zasadzie kilku pytań mojego przedmówcy dotyczyło szkoleń, różnych szkoleń, które się odbywały w różnych miejscach. Ministerstwo Sprawiedliwości pod obecnym kierownictwem zawarło kontrakt w wysokości 3 milionów złotych na szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Czy świadek pamięta, żeby jakiekolwiek szkolenia były zlecane w instytucji sprzyjającej ówczesnemu rządowi? Przepraszam, bo pan poseł może nie słyszy, że się uśmiecham przy mikrofonie. Ja tylko, panie pośle, do litości. Szkolenia, jakby nie badamy działalności Ministerstwa Sprawiedliwości i obecnie Wyższej Szkoły Kultury Medialnej. Kwestia sprzyjająca rządowi to jest sprawa niezwykle subiektywna i ocenna. Ja nie uchylam tego pytania, ale no, za chwilę będę już zmuszony dalsze tego rodzaju pytania uchylać. No chyba, że tu jakiś... Panie przewodniczący, pan się rozwinął, opowiadał o hotelach. W jakich to hotelach było organizowane? To były szkolenia służby odpowiedzialnej za ściąganie podatku VAT w czasie, który bada komisja zajmująca się kwestią ściągania podatku VAT. Ja to jest podstawa różnica. Zadaję pytanie rozszerzające pańskie wcześniejsze pytanie. Czy jakiekolwiek z tych szkoleń, o które pan pytał, było organizowane w instytucji sprzyjającej rządowi? Tak jak zleciło Ministerstwo Sprawiedliwości pod obecnym kierownictwem na 3 miliony złotych u pana Rydzyka w Toruniu. To ja przepraszam, bo tak z ciekawości, w jaki sposób możemy określić, czy na przykład hotel Litwor w Zakopanem jest instytucją sprzyjającą ówczesnemu rządowi, czy nie sprzyjającą? Ale może damy szansę świadkowi odpowiedzieć. Przepraszam. Ja, panie pośle, szczerze mówiąc, ja nie wiem, co odpowiedzieć. Moja wiedza na temat zamawiania szkoleń gdziekolwiek, przed kogokolwiek w okresie tym i późniejszym jest absolutnie zerowa. Na pewno ministerstwo zamawiało jakieś szkolenia, ale nie wiem o tym nic. Nic. Czy zdaniem świadka... Jedyne szkolenia, jakie wam, o którym mówiłem, to co myśmy organizowali dla prokuratorów. To wiem. Natomiast jak każde ministerstwo, na pewno jakieś szkolenia takie edukacyjne, czy soft skills, czy hard, to na pewno były. Tak? To, przepraszam, nie umiem się odnieść do tego. Czy według wiedzy świadka kupowanie usług na tak zwanego słupa, żeby wybudować budynek, wieżowiec, to może być działanie, czy to jest działanie mające na celu ukrycie przed organami skarbowymi rzeczywistego beneficjenta transakcji? Znowu, nie wiem, czy to chodzi o wybudowanie budynku, handel paliwem, wyłudzenia VAT-owskie, ale rola słupa zawsze jest, wydaje się, taka sama, żeby ukryć tego ostatecznego beneficjenta. I to w każdej działalności, w której używa się takiego przysłowiowego słupa, w każdej. Pan przewodniczący mówił, że nie zajmujemy się na poprzednim posiedzeniu paskami z telewizji publicznej, ale jednak się pan zajmie. Ale jednak we wstępie do pytania to się pojawi, bo mamy pasek kulisy grabieży 250 miliardów złotych z VAT zarządów PO-PSL. I jednym z argumentów, jaki tu się pojawia, jest to, że ówczesny rząd, a w zasadzie większość parlamentarna jednogłośnie, jak wiemy, zlikwidowała tak zwaną sankcję
sankcje 30%, między innymi tam było to przejście na rozliczenie miesięczne z kwartalnych, czy też skrócenie okresu zwrotu VAT. Czy świadek pamięta, że pod tamtym projektem, również poselskim, w którym to było zawarte, w projekcie opozycyjnego wówczas PiSu, był podpis pana pod tym projektem Jacka Kurskiego, prezesa telewizji publicznej? Nie, tej wiedzy nie miałem, natomiast już mówiłem dzisiaj przy tym zniesieniu, to klub PiS był za, zresztą jak wszystkie inne kluby wtedy. Wtedy był konsensus w tej sprawie i zniesienia tej sankcji. Wszystkie kluby, a to, że pan prezes Kurski podpisał wniosek, nie miałem świadomości. Pewnie bym o tym nie mówił, gdyby nie to, że zostało złożone zawiadomienie do prokuratury w związku z przeprocedowaniem tego w parlamencie w kadencji 2007-2011. W końcówce tej kadencji właśnie, ale 2005-2007 zostały zniesione wojewódzkie kolegia skarbowe. Mam tu notatkę przygotowaną dla pana przez Departament Kontroli Skarbowej, w którym jest mowa, że w wyniku likwidacji kolegiów GIKS utracił możliwość koordynacji kontrolu obrotu paliwami i nadzoru nad realizacją programu działań w zakresie wykrywania i zwalczania nieprawidłowości w obrocie paliwami. Czy to było duże utrudnienie, likwidacja tych wojewódzkich kolegiów skarbowych, jeśli chodzi później o koordynację pracy między chociażby ABW, CBŚ ze służbami skarbowymi? Tak, tak, to w ogóle jest takie pytanie może wymagające trochę szerszego kontekstu, bo na skuteczność kontroli skarbowej, a przede wszystkim na jej efektywność w takich najtrudniejszych, przestępczych sprawach jest to, że jest cały system i kilka instytucji za to odpowiedzialnych, współpracujących, nadzorujących, wykonujących inne kroki. I likwidacja niektórych takich tych elementów tego całościowego systemu, tak samo jak ten czystka kadrowa, która się wtedy odbyła, na pewno nie sprzyjały efektywności tych działań. Szkoda, że pani poseł, która tak dociekała o to, bo ja tam pamiętam taką statystykę, która była przerażająca, bo w tych dwóch latach, niecałych dwóch latach, odjąć sobotę i niedzielę, w tym czasie w izbach i urzędach skarbowych na terenie całego kraju wymieniono 1616 osób pełniących funkcje kierownicze. Znaczy wszystkich dyrektorów, wszystkich naczelników tam do poziomu naczelników biur. Były takie województwa, że nie ostał się ani jeden naczelnik. To zapamiętałem tę kwotę, bo to 16-16. W jakieś 500 dni roboczych to wydawało mi się. Ja nawet próbowałem rozmawiać z departamentem, z dyrektorem Departamentu Administracji Podatkowej. No, taki doświadczony pracownik w ministerstwie. Mówię, panie dyrektorze, jaki był cel i sens tak głębokiej reformy personalnej w służbie, bo może był, tak? Może mieli takie bierniki, albo się do niczego nie nadawali. A na to z poczciwą szczerością pan dyrektor, zresztą obecnie awansowany, mocno odpowiada mi: panie ministrze, ja tylko wykonywałem rozkazy. Jeszcze raz powtórzę, żałuję, że pani poseł, bo interesowała się zmianami kadrowymi, to nie może, ale to w protokole będzie. Dziękuję. GIF otrzymywał zawiadomienie o podejrzanych transakcjach od podmiotów, które były obowiązane przekazywać takie informacje. I tak najwięcej informacji GIF otrzymał o podejrzanych transakcjach z banku BZWBK. Czy pamięta pan, czy spotkał się z panem, na przykład ówczesny prezes banku, pan Mateusz Morawiecki? Nie, ja nigdy nie miałem przyjemności spotkać pana premiera. Nawet w okresie pracy w banku. Nie przypominam. A czy pamięta pan, że jako członek zespołu doradczego przy premierze Tusku, żeby kiedykolwiek zwracał uwagę na ten problem? Ale ja nie byłem członkiem zespołu. Ale czy pamięta pan, żeby żeby ze strony jego wychodziła jakakolwiek inicjatywa w tej sprawie? Nie ma wiedzy w tym temacie.
Czy świadek wiedział, że pani Elżbieta Chojna-Duch spotykała się w ministerstwie z panem Modzelewskim? Tak, tak. Nie, tak, to była dosyć, dosyć powszechna wiedza, tak. Czyli zresztą ja studiowałem na tym wydziale, co nie było jakoś, że przecież oni są z tej samej katedry i się... W ministerstwie, mówię o spotkaniach w ministerstwie. Ja wiem, ale to także to nie budziło tam jakiegoś, bo pracowali i było powszechnie wiadomo, że są w jakby zażyłej komitywie, bo zresztą chyba pani minister miała taką chęć jakby zbliżania się, bo ja panią minister widziałem ostatni raz na obronie mojej pracy magisterskiej, a później dopiero w ministerstwie, co nie przeszkodziło pani minister, tak skrócając dystans, zaproponować mi, żebym pojechał na wakacje na Seszele do willi zaprzyjaźnionego przedsiębiorcy. O, tak będzie miło, pojedziemy. Tak opowiadam to, bo prawdę mówiąc nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić wtedy. Wakacje na Seszelach, z rodziną oczywiście. A jaki to był przedsiębiorca? Nie, nazwisko nie padło, zaprzyjaźniony przedsiębiorca. A te spotkania pani minister z panem Modzelewskim, to była liczba mnoga, czy może mówić o jednym spotkaniu, więcej? Nie wiem. Ja miałem taką ogólną wiedzę, taką, można by ją kolokwialnie nazwać korytarzową, że profesor Modzelewski przychodzi do pani minister. Tak? To jest o tyle istotne, że pani była minister zeznała przed komisją, że się nie spotykała. W dokumentach trafiliśmy na udokumentowane jedno takie spotkanie, po którym kazała de facto podyktować rozwiązania. A ja to widziałem w mediach. Tak, o które zabiegał pan profesor. Tak, prawdę mówiąc, to mnie nie dziwi. Czy tych spotkań było więcej niż nie jedno? Wiem, wie pan, co śmieszne. Mnie jakoś, znając, jakoś to mnie nie zdziwiło to. Bo to, mówimy to pismo, co każe pani minister zastosować poprawkę Modzelewskiego. To, co było w gazetach, w telewizji, to o tym mówimy. Tak. Nie dziwi. A czy... Bo pani profesor, zeznając przed komisją, stwierdziła, że była przeciwniczką no właśnie zniesienia tej sankcji 30% czy tego, co było w tej ustawie, czyli krótszy okres zwrotu VAT. Czy... Ja zrozumiem. Ja nie pamiętam wypowiedzi pani minister w tym temacie. Zwłaszcza, że myśmy tam ze sobą bardzo merytorycznie nie rozmawiali, bo jakby nie było specjalnie płaszczyzny. Jest kilka dokumentów, które są w posiadaniu komisji z Ministerstwa Finansów i gdzie są te rozwiązania, na tych dokumentach jest słowo akceptuje i podpis pani minister. Jak rozumiem, że to nie była forma dezaprobaty, słowo akceptuje i podpis pod dokumentem. Przepraszam panie pośle, nie znam tego dokumentu i nie mogę się do niego odnieść, a nawet nie chciałbym się odnosić, bo jakby to nie jest rolą świadka komentowanie decyzji czy działań innego z ministrów. To mnie stawia, raz, że nie mam wiedzy, stawia mnie o praktykę w ministerstwie, niezręcznej sytuacji. O praktykę w ministerstwie. Czy świadek podpisywał, wyrażał na przykład świadek swoją dezaprobatę pod jakimkolwiek rozwiązaniem, pisząc słowo akceptuje i podpisując się zmieniając nazwiska? Chodzi o tą formułę na piśmie. No to zwykle się pisało zgoda albo akceptuje. Ale czy to był wyraz, czy można było uznać, że to jest wyraz dezaprobaty? Pytam o to. Aprobuję, że to już tak, i akceptuję. Ja pisałem akceptuję albo zgoda, jeśli dobrze pamiętam. Ale trudno uznać, że to było, znaczy nie da się uznać, że to było, czy to można uznać, że to było wyrażenie sprzeciwu. Pytam o to dlatego, o praktykę w ministerstwie, dlatego że pani minister zeznała przed komisją, że była przeciwna konkretnym rozwiązaniom, o czym znajdujemy 5 dokumentów, gdzie jest słowo akceptuje jej podpis, gdzie te rozwiązania są przyjęte. No zgadam, ale panie pośle, proszę mnie zwolnić z tego przykrego obowiązku, bo ja mogę opowiadać o swoich działaniach. Ja nie mam wiedzy o działaniach pani Chojny, ani o jej intencjach, ani standardach akceptacji dokumentów. Ja mówię, jak ja pisałem zgodę, to znaczy, że propozycję zawartą w piśmie akceptuję. Zresztą taki dokument mi był dzisiaj okazywany, gdzie jest tam słowo zgoda.
Chodziło o premię dla dyrektorów. Chyba pani poseł pytała o współpracę z niektórymi ministrami, a ja bym zapytał o współpracę z panią minister Chojną-Duch, jak ona się układała. Znaczy ja, tak jak mówiłem, ja to z nią praktycznie w ogóle nie współpracowałem. No nie było wspólnej płaszczyzny. Ona co prawda nadzorowała te departamenty podatkowe, ale to tak jakoś bardzo krótko było i jakoś nie było, nie mogliśmy znaleźć wspólnego mianownika. Ale to krótko, na szczęście trwało krótko. Czy świadek wiedział, że minister Chojna-Duch konsultuje przepisy nowelizacji ustawy o VAT z doradcą podatkowym panem Wiesławem Pomorskim? Pomorskim? Pomorskim. Pomorskim. Ja chyba nawet nie kojarzę tego nazwiska. Nic mi nie mówi to nazwisko w tej chwili. Więc siłą rzeczy nie mam takiej wiedzy. Przed komisją zeznała, że to były doktorant jej. To możliwe. No, ładnych parę lat na uczelni, to tak tych doktorantów mogło się tam trochę nazbierać. Nie kojarzę tego nazwiska. Mam przed sobą pismo z marca 2013 roku. Pańskie pismo do pana Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, dotyczące działań podjętych przez resort finansów w związku z procederem wyłudzenia podatku VAT w obrocie prętami stalowymi. I tutaj w tej odpowiedzi fragment zacytuję. Przeprowadzone analizy w obszarze oszustw podatkowych w sektorze stalowym wykazały, że najbardziej odpowiednim rozwiązaniem wspierającym walkę z oszustami będzie mechanizm odwrotnego obciążenia. Jednakże, jak wynika z przedstawionego powyżej kontekstu uregulowań prawnych, rozwiązanie to nie może zostać wprowadzone samodzielnie przez państwo członkowskie, ale wymaga decyzji podjętej jednogłośnie przez Radę Unii Europejskiej na podstawie złożonego przez Polskę za pośrednictwem Komisji Europejskiej wniosku deregulacyjnego. Czy pan pamięta, ile trwała analiza tych oszustw, o których to jest mowa w tym piśmie? Analiza oszustw w obszarze oszustw podatkowych w sektorze stalowym. No to tak jak mówiłem, to ten temat został wskazany jako bardzo szybko rosnący problem i dosyć szybko zostały podjęte działania, te wszystkie kontrole skoordynowane, czego no takim dowodem, takim miłą pamiątką jest, że ten wspólny dyplom podpisany przez wszystkich prezesów HUT, taki, że dziękuję za szybkie i skuteczne. To tak trudno ocenić. No. Jest też mowa w tym piśmie, że zwalczanie nieprawidłowości w zakresie podatku VAT w obrocie wyrobami stalowymi, w tym prętami żebrowanymi, jest obecnie przedmiotem skoordynowanych działań realizowanych przez organy kontroli skarbowej we współpracy z prokuraturą, ABW. No tak, no to mówię policją. Właśnie, tak. Mam przed sobą też coś w rodzaju chyba skargi, która do pana została skierowana z Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Izba od ponad 2 lat sygnalizuje, że kontrole podatkowe branży recyklingu prowadzone są niewłaściwie i szkodzą rozwojowi nie tylko branży recyklingu, ale całej gospodarki. Efektem tego jest lawinowy wzrost poziomu wyłudzeń podatku VAT w innych sektorach gospodarki. Kontrole podatkowe nakierowane są jedynie na pozyskanie środków finansowych do budżetu państwa, szkodzą przedsiębiorczości i rozwojowi polskiej gospodarki. Czy jak wyglądał dialog z branżą, bo później zostały wprowadzone już rozwiązania w 13, tak, między innymi odwrócony VAT na pręty. Nie, przepraszam pana posła, ja się przez chwilę rozkojarzyłem i nie zrozumiałem. To, przepraszam, to wina po mojej stronie, rozkojarzyłem się przez. Mógłby pan powtórzyć? Zacytować jeszcze raz? Tak, całość, jeśli można. Izba od ponad 2 lat sygnalizuje, że kontrole podatkowe w branży recyklingu prowadzone są niewłaściwie i szkodzą rozwojowi nie tylko branży recyklingu, ale całej gospodarki. Efektem tego jest lawinowy wzrost poziomu wyłudzeń podatku VAT w innych sektorach gospodarki. Kontrole podatkowe nakierowane jedynie na pozyskanie środków finansowych do budżetu państwa szkodzą przedsiębiorczości i rozwojowi polskiej gospodarki. I kto to napisał do mnie? Branża recyklingu, gospodarcza, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Kwiecień 2013.
to złom. To jest zupełnie inna historia i tam też kilka dykteryjek da się opowiedzieć, kto interweniował, żeby ze złomem nic nie robić, a zwłaszcza z wielkimi. Ale rozumiem, że mieliśmy najpierw te pręty dokończyć. Czy już skończyli? No może o złomie w takim razie. Tak jak mówię, złom miał taką cykliczność, bo tam pierwsze te były skoordynowane w 2009 roku. Takie dobre efekty, no ale to wiadomo, to się odradza, nie ma prętu, to będzie złom albo elektronika. I pamiętam, były takie prowadzone duże działania w dużym podmiocie, który był bardzo mocno podejrzewany o lewe faktury. Był znany również z dobroczynności, charytatywności i tak dalej. Natomiast i chwalili się, że tam wpłacili tam 11 milionów czy CIT-u czy PIT-u, ale że wzięli 250 VAT-u z powrotem, to tego już nie było. I było zastanawiające, bo się sprytnie bronił, bo pisał skargi, masowo zalał wtedy posłów skargami i dostałem komplet pism poselskich ze wszystkich kół parlamentarnych, żeby było jasne, nie? Bo to żadna, ze wszystkich, żeby tego dobrego, uczciwego, charytatywnego przedsiębiorcy jednak nie dręczyć. To taka anegdotka rozłożona. Natomiast skala tych protestów, zwłaszcza poselskich, no to mnie zaskoczyła. No bo tam zawsze tam poseł, jak się zwraca o interwencję, zwłaszcza w jego obszarze, no to nic dziwnego, a nawet chwalebne. Ale na tą skalę to mówię, zapamiętałem to, bo skala by zaskoczyła mnie. 2013 później... To jest jakiś 13, może 12 się zaczęło. Tak, a pręty, czy świadek pamięta procedowanie w parlamencie, powoływanie się na opinię profesora Modzeleckiego, która była trochę argumentem do spowalniania jednak prac, żeby kolejne opinie zlecać, żeby tego rozwiązania nie wprowadzać? Znaczy, nie pamiętam tej dyskusji w parlamencie o reverse na pręty. Nie, bo ja już w tym procesie takim dalszym, jak już tak te formalności do wprowadzenia tego ruszały, to już nie miałem z tym większej styczności. To już inne departamenty pilotowały dalej. Jeszcze świadek, odpowiadając na jedno z wcześniejszych moich pytań, powiedział, że nie było, nie wiem, czy dokładnie zacytuję, bo to jeszcze nie mam możliwości odsłuchu, że nie było merytorycznej płaszczyzny porozumienia z panią minister Chojną-Duch. Czy coś więcej można powiedzieć? Ja nie umiem tego skomentować, bo ja nie mam tej wiedzy, ale kto się nie mógł... Nie, no, świadek tak powiedział, że nie było merytorycznej... płaszczyzny porozumienia. Nie, to znaczy takiego wspólnego, no, uczciwie mówiąc, takiego wspólnego mianownika to nie było. Ale to jest... To też jest trochę ocenne i nie powinienem tak się wypowiadać, bo to jakby formułuje swoją ocenę, ale... Może to wina leżała po mojej stronie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. No, zgodnie z obietnicą mamy 14:35. Ogłaszam przerwę do godziny 15:30.